Reguła mnożenia. Jeżeli doświadczenie można wykonać na kolejnych n etapach, takich, że w pierwszym etapie jest k1 wyników, w drugim k2 wyników i tak dalej, to moc zbioru, czyli ilość wszystkich możliwych wyników, jest wyrażona jako zbiór k1 razy k2 razy k3 razy... Co to jest? Co to jest ta reguła mnożenia? Reguła mnożenia to jest takie coś, za pomocą którego liczymy ilość wszystkich możliwych wyników. Na przykład, jak będziemy dwa razy rzucać kostką, to będziemy dla jednej, dla pierwszego rzutu kostką mieli 6 zdarzeń, dla drugiego 6 możliwych wyników, to razem po wymnożeniu tego da nam 36. Jak przykładowo rzucamy dwoma monetami, to na pierwsza moneta może wypaść na dwa sposoby, czyli to jest orzeł reszka, a druga moneta też na orzeł reszka, tak? Czyli jak po wymnożeniu tego otrzymamy 2. I teraz jest bardzo ważna rzecz. W regule mnożenia jest coś takiego, co nam spaja jakby, tak? Te dwie rzeczy, tak? Te dwie nasze sytuacje. Bo spójrzmy, że jak rzucamy kostką, albo dwoma monetami na przykład, albo kilkoma kostkami naraz, to tam jest taki spójnik jak i, co nam wiąże. Czyli wypadnie orzeł i reszka. Szóstka i piątka, czwórka i czwórka, tak? To, co nam wiąże. Jeżeli z logicznego punktu widzenia, to się najczęściej zdarza właśnie w regule mnożenia, będzie spójnik i lub oraz, czyli i oraz. Tego często w zadaniu nie będzie, ale z logicznego punktu widzenia, tak? Czyli dla rzutów monetą, dla rzutów kostką, dla wyboru ciuchów, tak? Na ile sposobów można wybrać na przykład spodnie i buty, albo na przykład sweter i koszulkę, to wtedy mamy ilość swetrów razy ilość koszulek, tak. I wtedy mamy ilość wszystkich możliwych sposobów. I teraz na chłopski rozum, jakby to sobie tą dziwną regułkę dać, to mamy taką fajną rozpiskę, że reguła mnożenia składa się z tak zwanych, ja to nazywam łódki. I ta ilość łódek w tej regule mnożenia, czyli ta ilość tych sytuacji, tych emek, określa nam właśnie tutaj. Jest ważna rzecz. To jest konkretnie, co będzie w zadaniach. Na przykład kości lub ilość rzutów jedną kostką. Czyli jak będziemy na przykład rzucać trzema kostkami, to łódek będą 3 i na każdej kostce będzie 6, 6, 6. A jak będziemy rzucać jedną kostką 3 razy, to też będzie łódek 3, bo rzucamy jedną kostką 3 razy. To tu będzie pierwszy rzut, tu drugi rzut, tu trzeci rzut i na kostkach będzie 6. Jak na przykład będziemy ludzi w kolejce ustawiać, to łódek będzie tyle, ile ludzi. Tak? Czyli na przykład jak będziemy mieli w kolejce do doktora ustawić 7 po kolei osób, to będzie 7 łódek. I potem na ile sposobów one mogą ustać, to będziemy właśnie tą metodą właśnie reguły mnożenia sobie liczyć. No to idziemy sobie dalej. Ilość rzeczy, czyli właśnie te swetry i koszulki, tak? Czyli to jedna łódka będzie swetrem, druga łódka będzie koszulką, tak? A kolory ich to będą na łódkach. I widzimy to na łódkach. Na łódkach zapisujemy ilość zdarzeń dla danej sytuacji. To są sytuacje, które występują, a tutaj ilość zdarzeń dla danej sytuacji. Czyli dla jednej kostki, czyli dla jednej sytuacji mamy 6 możliwych zdarzeń, czyli może wypaść 1, 2, 3, 4, 5, ale sytuacją będzie to, co właśnie rzucamy kostką, czy coś, albo iloma kostkami rzucamy. Tak samo ilość będzie kulek, a do kulki są przyporządkowane szuflady, nie pomylić tego. Łódki po prostu będą tym, co się może ruszać. Czyli co możemy wziąć jakby w łapę i przenieść. A to, co będzie na łódkach, to określają to, ile tego, co jest wspólnego, co łączy te rzeczy, które można przenieść, tak? Czyli na przykład kostka ma 6 ścian, moneta ma 2 strony, kulki wsadzamy do szuflad, a nie szuflady do kulek, tak? Czyli to, co się rusza, to właśnie będzie ilością łódek, a to, co można w związku z nimi połączyć, to będzie na łódkach. Czyli na przykład ludzie i wagony, tak? To ilość ludzi będzie łódkami, a ilość wagonów dla danego człowieka będzie po prostu liczbą stojącą na tej łódce, tak? Albo mamy piętra, ludzie i piętra, czyli na ile sposobów może wysiąść się z windy, coś tam, jakieś tam zadanka, tak? No to ilość ludzi zawsze będzie naszymi łódkami, a piętra przyporządkujemy do ludzi, a nie ludzi do pięter. Bo to ludzie się ruszają, a winda stoi w miejscu, tak? Tak jakbyśmy tak z fizycznego punktu widzenia patrzyli od góry, to człowiek się porusza prawo, lewo, tak? A winda tylko jak patrzymy z kosmosu, to się porusza w nim. No dobra, już nie będziemy w to wchodzić, tak? Ale głównie pamiętać, ludzie to są łódki, rzeczy to są łódki, a na przykład kolory tych rzeczy to na łódkach, tak? Na przykład rzuty kostką to będą łódki, a ilość ścian na tych kostkach to będą właśnie na łódkach, tak? Kulki będą, ilość kulek to będzie łódką, a ilość szafek do nich to będzie właśnie na łódce. Tak samo z monetami, ilość monet łódkami, a ilość sytuacji dla nich, czyli orzeł reszka, czyli dwie, będzie na łódkach. Dział kombinatoryka z matematycznego punktu widzenia i na chłopski rozum odpowiada na pytania typu na ile sposobów, ile jest możliwych ustawień, ile jest możliwości, czy coś takiego, tak? I tym podobne, tak? Czyli na przykład, na ile sposobów możesz ubrać się, mając do dyspozycji 3 spodnie i 2 pary koszulek, tak? Albo ile jest możliwych ustawień ludzi w kolejce, albo na ile możliwości ludzie wsiądą do pociągu, czyli do wagonów, czy tam wysiądą z windy, tak? Na przykład, ile jest możliwości, na ile sposobów można wrzucić kulki do szuflad, tak? To na te wszystkie pytania odpowiada właśnie dział kombinatoryka. A cała kombinatoryka jest powiązana z rachunkiem prawdopodobieństw. I teraz spójrzmy, ten dział kombinatoryka składa się z takich poddziałów, które razem dadzą właśnie, one są ze sobą połączone i to naprawdę ściśle, bo jeżeli jedno zrozumiemy, to będziemy na podstawie tego starali się zrozumieć drugie, to nam pomoże po prostu zrozumieć drugie, tak? No, jedno z ważniejszych rzeczy jest dobre zrozumienie reguły mnożenia. W regule mnożenia właśnie będzie to sytuacja, że na przykład będziemy mieli
koszulki i spodnie, to będziemy tak, ilość koszulek razy ilość spodni i to będzie nasze właśnie, właśnie nasza ta reguła mnożenia, bo ta reguła mnożenia po prostu tam jest między nimi spójnik i, bo jak przeczytamy sobie zadanie, to mamy z logicznego punktu widzenia spodnie i koszulki, a tutaj jest coś takiego jak reguła dodawania, to w regule dodawania będzie na przykład spodnie i koszulki lub koszulki i bluzę. Tam będzie co będzie łączyć te sytuacje, to będzie słówko lub, czyli warunek. Jak będzie słówko lub, albo z logicznego punktu widzenia z zadaniu, będzie tam, zaświta nam lampka, że tam będzie lub, jakiś inny warunek może wystąpić, to tam będzie reguła dodawania, ale najczęściej będzie ta reguła mnożenia, czyli będzie sytuacja, że coś występuje jednocześnie i właśnie będziemy, tak, będzie ilość zdarzeń i ilość sytuacji dla danego zdarzenia, tak? Tak. Dobra. To wariancja bez powtórzeń to jest po prostu, że to, co się wydarzyło, nie może się powtórzyć, a z powtórzeniami, że to, co się wydarzyło, może się powtórzyć, tak? Permutacja to jest ilość możliwych kombinacji, mając dany zbiór elementów. Silnia to jest po prostu mnożenie kolejnych liczb naturalnych, począwszy od 1, czyli na przykład 1 razy, 2 razy, 3 razy, 4 razy, 5, to jest 5 silnia, czyli to jest 5 z wykrzyknikiem na końcu, tak? I tak dalej, tak? Wszystko to razem nam daje dział kombinatoryka. Reguła mnożenia głównie odpowiada nam na pytanie, tak jak kombinatoryka, na ile sposobów lub właśnie ile jest możliwości zrobienia czegoś. Tylko że w regule mnożenia, w odróżnieniu od reguły dodawania, która się właśnie najrzadziej spotykamy na maturze podstawowej, możliwe, że raz była dwa, maksymalnie chyba dwa razy do tej pory była na maturze, o ile się nie mylę. Tak, ale głównie w regule mnożenia chodzi o to, że w regule mnożenia jest spójnik łączący sytuację i, a w regule dodawania jest spójnik łączący sytuację lub, warunek tam jest, tak? Że w regule dodawania wystąpi jedna sytuacja lub druga, a w regule mnożenia jest spójnik i. I to ten spójnik i mówi nam, że sytuacja jednocześnie występuje. Czyli tak, spójrzmy na zadanie. Mamy do wyboru 3 różne zupy, 5 różnych dań i 2 desery. Na ile różnych sposobów można złożyć zamówienie składające się z zupy, drugiego dania i deseru? Widzimy, tam jest spójnik i, ale często tego i nie będzie wprost podanego. Może być słówko oraz, ale też tego oraz nie będzie. To trzeba sobie w główce tak zapalić światełko, czy tam będzie i lub i. Tak. Najczęściej będzie to... Dobra, to teraz mamy tak. Mamy do wyboru 3 różne zupy, 5 różnych dań i 2 desery. Na ile różnych sposobów można złożyć zamówienie składające się z zupy, drugiego dania i deseru? W regule mnożenia mamy do czynienia z czymś takim jak łódeczki. Te łódeczki w regule mnożenia będą odpowiadać nam ilości zdarzeń dla danej sytuacji. Sytuacją u nas będzie wybór dania, a zdarzenie ilość tych dań. Czyli co? Pierwsze łódeczko będzie po prostu rodzaj zupy. Czyli zupa. Potem będziemy musieli wybrać pierwsze danie. A potem drugie danie. I teraz tak, zupę można wybrać na 5 różnych, tak, na 3 różne zupy, tak, bo 5 różnych drugich jest, tak. Czyli zupę można wybrać na 3 sposoby, czyli tutaj piszemy sobie 3. 5 różnych drugich dań, czyli drugie danie można wybrać sobie na 5 sposobów, a deser na 2 sposoby. To teraz jak to wymnożymy sobie, bo to wybieramy jednocześnie tam spójnik i, zupę i drugie i deser, to tak, czyli tam jest znak mnożenia, to jeżeli to wymnożymy sobie, to będzie 3 razy 5, 15 razy 2, 30 sposobów. I teraz tutaj jest taka ważna ciekawostka, tam w niektórym zadaniu się pojawiła, że pizzeria chwali się, że ma milion możliwości rodzajów pizz, tak, a w menu jest 30 czynników, ale w menu jest taki odnośnik, możliwa jest zamiana składników. Czyli jak wszystkich na przykład składników jest 10, a klient ma do wyboru na przykład 8, no to te pierwszy składnik może wybrać z 10, potem z 9, tak? I po wymnożeniu tych liczb właśnie może być liczba milionowa, tak? Przykładowo, to możliwe, że w tym nie wyjdzie, tak? Bo to tylko jest przykład, tak? I dlatego tam w niektórych zadaniach się właśnie takie kolosalne sumy liczby są i właśnie one właśnie wyszły z reguły mnożenia, że się po prostu dany składnik wymnożyło z kolejnym składnikiem, bo tam jest spójnik i, bo tam dajemy rukolę i ketchup i jakiś rodzaj sera lub bez sosu, tak? Rozumiemy, warunki są, tak? I. Dobra, już nie będziemy o tym kojarzyć sobie, dobra. Przechodzimy sobie dalej. Rzucamy trzykrotnie jedną monetą. To teraz ilość łódek oznacza ilość rzutów jedną monetą, albo ilość monet dla jednego rzutu. Czyli co tutaj będzie? Ilość rzutów monetą. Czyli ile razy rzucamy? 3 razy jedną monetą. Każda moneta ma dwie ścianki, orzeł reszka, czyli tutaj będą dwie ścianki, orzeł reszka. Dla tego rzutu będzie orzeł reszka lub dla tego orzeł reszka. Czyli wszystkich możliwych sposobów jest po wymnożeniu 8. Tak, pierwszy rzut, drugi rzut, trzeci rzut. Pierwszy rzut orzeł reszka, dwa warunki możliwe do spełnienia. Drugi rzut orzeł reszka, dwa możliwe warunki do spełnienia. I trzeci rzut, dwa warunki możliwe do spełnienia. Razem jest 8 po wymnożeniu. No to przejdźmy sobie dalej. Mamy teraz tak, takie coś. Rzucamy raz 5 monetami. No to jeszcze raz. Ilość łódek oznacza ilość rzutów jedną monetą albo jednorazowy rzut kilkoma monetami. Czyli tak, rzucamy raz 5 monetami, czyli łódek będzie 5. Czyli tyle ile monet. Raz, 2, 3, 4, 5. Każda moneta ma dwie strony, czyli co? Orzeł reszka tutaj, orzeł reszka tutaj, orzeł reszka tutaj, orzeł reszka tutaj, orzeł reszka tu. Wymnażamy to ze sobą, da to nam 2 do 5, a 2 do 5 to są 32 możliwe sytuacje w tym momencie. Dobra, no to idziemy sobie dalej. Rzucamy 4 razy jedną kostką, czyli ile łódek będzie? Tyle, ile rzutów jedną kostką, czyli będą 4 łódki. Raz, 2, 3, 4. Rzucamy kostką, kostka ma 6 ścian, czyli tutaj będzie od 1 do 6 na kostce, tutaj od 1 do 6, tutaj od 1 do 6 i tu też od 1 do 6. Jak to sobie wymnożymy, to mamy 6 do 4,
a 6 do czwartej po wymnożeniu to jest inaczej. 6 razy 6 razy 6 razy 6. Tak, to jest ile? 6 razy 6 razy 6. To jest 1296. O dziwo, tyle wyników może powstać, tak? Bo ten wynik na przykład będzie miał 1111, 1131, 2528, tak? I jak to wszystko powypisujemy, moment, 1296 oczywiście, tak, brakowało szóstki, tak? No to wiemy, tak? 4 jedynki mogą wypaść 4, szóstki może wypaść 6652, 5524 i tych wszystkich kombinacji będzie właśnie 1296 dla 4 rzutów. Dobra, no to idziemy dalej. Rzucamy raz trzema kostkami. No to ile będzie udek? Tyle ile kostek. Czyli mamy 3 łódki. Raz, dwa, trzy. Na kostce każdej jest 6 ścian, czyli tutaj będzie 6, 6, 6 i po wymnożeniu będziemy mieli 6 do trzeciej, a 6 do trzeciej to jest 216 możliwości w tym przypadku. No to idziemy sobie teraz jeszcze dalej. Teraz sobie troszkę utrudnimy. Tak, tworzymy tablicę rejestracyjną składającą się najpierw z trzech miejsc i te trzy miejsca mają literę alfabetu, jedną z 26, a potem cztery miejsca składające się z cyfr. Pamiętamy, że cyfry to są od 0 do 9 i jednocyfrowe dodatnie, tak, albo równe 0, tak? No to teraz spójrzmy. Sprawdzamy, ile w sumie ma tablica ma miejsc. Czyli na początku ma 3 miejsca, potem 4. To razem ile będzie łódek? Łódek będzie 7. 3 na liczbę, na literę, przepraszam, a potem 4 na liczbę. I teraz tak. Teraz tu jest ważna rzecz. Litery i liczby mogą się powtarzać. Czyli jak literka na przykład A wystąpiła, to A może wystąpić na drugim miejscu, tak? Bo to jest wyraźnie w zadaniu, że mogą się powtarzać. Czyli mamy tak. Najpierw 3 miejsca z 26 liter. Czyli tutaj może być 26 liter. Tutaj też 26, bo jak wykorzystane może być jeszcze raz, to tu też 26 liter. Litera. Litera. Litera, to potem mamy, a potem cztery miejsca składające się z cyfr. Cyfr jest od 0 do 9, czyli mamy tak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli razem jest 10 cyfr. Czyli tutaj można tak, 10 cyfr, 10 cyfr, 10 cyfr i 10 cyfr. Jak to byśmy sobie powymnażali, no to powstaje nam ogromna liczba, tak? Ale tu nie o to mi chodzi też głównie w tych zadaniach, żeby to liczyć, dokładnie, tylko żeby umieć to zapisać, bo jak to się poprawnie zapisze, to na kalkulatorku to sobie ładnie się wyliczy. Ale naprawdę mi głównie chodzi o ten zapis tutaj, żeby to poprawnie zrozumieć. No, no to mamy teraz potem następne zadanie, to już jest łatwe, tak. Na ile sposobów można ubrać? 3 pary spodni, 4 kurtki, 5 kapeluszy i 2 koszulki. No, ile będzie łódek? Tyle, ile rodzajów jest odzieży, czyli będą 4 łódki. Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsza na łódka będzie określać nam spodnie, a spodni mamy 3 pary, czyli tutaj będzie 3. Potem kurtki, tak, kurtki. Kurtki mamy 4, no to tutaj dajemy sobie 4. Potem kapelusze. Kapelusze, kap. 5 kapeluszy, no to cyk, 5. Potem mamy 2 koszulki, czyli tutaj będą 2 kosz. I jak to sobie wymnożymy, bo to ma wystąpić jednocześnie, tak? Wszystko razem. No to mamy tak. Mamy 2 razy 4, bo mnożenie jest przemienne, może od dowolnej strony. Tak, 2 razy 5 jest 10, razy 4, 40, razy 3, 120. I mamy koniec zadania. Jeżeli będziemy musieli stworzyć kody o jakichś własnościach, to tam między tymi założeniami będzie warunek i, bo dana część kodu będzie się składać z jakiegoś ważnego elementu określonego danemu warunkowi w zadaniu, a druga część, czyli spójnik i, bo pierwsza i druga część, tak, będzie określona drugim jakimś warunkiem, albo może być jeden warunek dla całego kodu, albo dla poszczególnych elementów, albo dla poszczególnych części kodów i tak dalej, i tak dalej. Jak jest spójnik i, to jest coś takiego jak reguła mnożenia. I ta reguła mnożenia mówi nam, że każde miejsce ma swoje ileś możliwości umieszczenia tam naszych warunków rozwiązań. Czyli teraz spójrzmy. Ile jest wszystkich możliwych kodów, czyli na przykład do banku, czy jakiś tam do hasła, czy coś, na maila, na Facebooka, czy na coś tam innego, tak? Składającego się tak, z dwóch miejsc. Na pierwszym miejscu mamy jedną wartość 5, 4 lub 3, a na drugim wartość A, B, C, D. Czyli będzie B lub D lub A lub C. Mamy kod składający się z dwóch miejsc. Czyli tyle, ile ma w sumie ma mieć miejsc kod, to tyle będzie łódek. Mamy dwa miejsca na kod. To pierwsza ta wartość musi być jedną wartością z ilu możliwych? Z raz, dwa, trzy. Czyli tu piszemy, ile jest wartości, a nie jakie one są, tak? Bo tu można sobie na podspodem napisać, jakie one są. 5, 4, 3, a u góry piszemy, ile ich jest. To oczywiście tego nie trzeba pisać, ale teraz sobie zapiszemy, żeby było wiadomo, skąd ta trójka wyszła. Potem druga wartość jest wzięta stąd, czyli tutaj było B, D, A, C, tych składników są 4, czyli bierzemy jedną z czterech możliwych tak opcji i to sobie ze sobą mnożymy, czyli razem będzie 12 możliwych układów. Czyli będzie na przykład 5D, 4A i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy to wpisali sobie, to ładnie będzie razem 12 układów. Dobra, no to przejdźmy sobie dalej. Mamy teraz składający się z czterech miejsc kod, czyli ile będzie łódek, tyle ile ma mieć miejsc kod. Czyli mamy co? 4 miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery.
pierwsze i trzecie miejsce jest z wartości ABC. Ile ich jest? Są trzy. Dla pierwszego i trzeciego miejsca. Czyli tutaj tak. Jest ważna rzecz. Litery i cyfry mogą się powtarzać. Jeżeli jest ten warunek, to oznacza, że jak wykorzystamy A, to możemy z powrotem jeszcze raz A wykorzystać. Czyli ilość tych składników się nie zmieni. Czyli dla pierwszego miejsca mamy ABC. Ile sytuacji? Trzy. I dla trzeciego miejsca mamy znowu ABC, czyli też trzy sytuacje. No potem dla drugiego i czwartego miejsca mamy od 1 do 6. Ile jest możliwych miejsc? 6. Bo tu będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 miejsc. I tu też. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli też 6 miejsc. Jak to sobie pomnożamy, będziemy mieli 3 razy 6 to jest 18, potem znowu 3 razy 6 18, a 18 razy 18 to jest 324 możliwe sytuacje. Dobra, no to idziemy sobie dalej. Mamy teraz stworzyć w ostatnim podpunkcie kod składający się z trzech miejsc. Pierwsze i trzecie miejsce jest cyfro. Pamiętamy, że cyfry to są wartości od 0 do 9, a drugie miejsce jedną z 24 liter. Czyli co mamy? I tu też w tym warunku jest, że w domyśle, jak nie ma, właśnie, i tu jest ważna rzecz, jak nie ma zapisanego warunku tutaj żadnego, to mamy w domyśle, że cyfry się mogą powtarzać. Czyli jak nie ma warunku, to mogą, ale jak jest warunek też, że mogą, to mogą, tak? Jakby się nie mógł powtarzać, to by wyraźnie było w zadaniu albo słowo różne, albo słowo, że się nie mogą powtarzać warunek, albo tego typu stwierdzenia. No to teraz tak, kod ma mieć trzy miejsca, czyli łódek będą trzy. Raz, dwa i trzy. Pierwsze i trzecie miejsce jest cyfro. Cyfry to są od 0 do 9 i pamiętamy, tworzymy kod. Jakbyśmy tworzyli liczbę, to na pierwszym miejscu nie może stać liczba 0. Cyfra 0, tak. Ale jak tworzymy kod, to 0 może być, tak? Czyli tutaj może być od 0 do 9 jest 10 cyfr. Na trzecim miejscu też ma być cyfra, czyli też od 0 do 9. Na dole piszemy co, a u góry ile. I potem, a drugie miejsce jedno z 24 liter, czyli mamy 24 możliwe litery. Czyli tak, u góry 24 sytuacje. Jak to wymnożymy sobie, to będziemy mieli 2400 możliwych sytuacji. Czym są wariacje z powtórzeniami? Otóż są zdarzenia, które jak wydarzyły się dla jakiejś sytuacji, to mogą wydarzyć się dla następnej sytuacji. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy tworzyli kod składający się z dwóch miejsc i byśmy mieli tam dać jakieś litery, czyli na przykład z liter ABC i by żadnego warunku w zadaniu nie było, tak? I byśmy mieli na przykład, czy B i B może być jako kod? Może być, o ile tego nie ma wyraźnie w zadaniu, że nie może być. Czyli jak w zadaniu nie ma żadnego warunku, albo jest warunek konkretny, że się mogą powtarzać, to cyfry się mogą powtarzać. Jak będzie warunek, że się nie mogą powtarzać, to że nie będzie się mogło powtarzać. Czyli jak nie ma warunku, to może być BB, a jak jest warunek konkretny, że nie może się powtarzać, albo różne litery, to nie może być B i B, czyli tylko będzie A i B, albo B i A na przykład, tak? Albo na przykład ABC, ale już BBB nie może być, jak jest warunek, że się nie mogą powtarzać. Ale jak nie ma warunku, to dla wariacji z powtórzeniami nie będzie warunku, albo będzie konkretny warunek, że się mogą powtarzać. To wtedy może być to BBB. Mniej więcej jest to chyba zrozumiałe. Mam nadzieję. Wariacje z powtórzeniami są częściami składowymi takiego działu, jakim jest kombinatoryka. Kombinatoryka odpowiada głównie na pytanie, ile jest sposobów albo ile jest możliwości jakichś sytuacji, tak? I teraz spójrzmy na przykład pierwszy. Jeżeli tworzymy kod składający się z czterech cyfr i cyfry mogą się powtarzać, to jak to, ile będzie możliwych wszystkich zdarzeń, tak? Teraz spójrzmy. W wariacjach i ogółem w kombinatoryce mamy coś takiego dla ułatwienia jak łódeczki. Te łódeczki określają nam ilość zdarzeń, jakie muszą wystąpić dla danego sytuacji, tak? I teraz mamy tak. Mamy cztery cyfry, to są cztery łódki, bo to będzie pierwsza cyfra, druga cyfra, trzecia cyfra, czwarta cyfra. I na tych cyfrach dajemy warunki, jakie musi dana cyfra spełnić. A widzimy, cyfry mogą się powtarzać. I jest ważne, że tworzymy kod. W kodzie 0 może stać na początku, a jakbyśmy tworzyli liczbę, to 0 nie wolno nam stawać na początku. A cyfry są to wartości od 0 do 9, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli cyfr jest 10. Czyli tutaj mamy możliwości od 0 do 9, czyli 10 cyfr. Spójrzmy, cyfry mogą się powtarzać. Czyli jak tu już użyliśmy na przykład 8 lub 7, to tutaj też możemy użyć 8 lub 7, tak? Czyli tutaj możemy użyć od 0 do 9, to tutaj też możemy użyć od 0 do 9. Czyli tu jest 10 możliwości. I tu też można użyć od 0 do 9, czyli 10 możliwości. I tu też od 0 do 9, 10 możliwości. To wszystko się ze sobą mnoży. Czyli mamy 1 z 4 zerami. 10 tysięcy możliwych sposobów sporządzania takiego kodu. No to idziemy sobie dalej. Ile jest 5-literowych kodów stworzonych z liter A, B, C, D, E, F, G i litery mogą się powtarzać. Mamy 5-literowy kod, czyli łódek będzie 5. Pierwsza litera, druga, trzecia, czwarta, piąta. I teraz ważna rzecz jest. I w tym kodzie musimy tylko wykorzystać litery A, B, C, D, E, F, G. Tak, której z tych liter. Litery mogą się powtarzać. Czyli tutaj możemy użyć A, B, C, D, E, F, G. Tutaj też możemy użyć A, B, C, D, E, F, G. Tutaj też i tutaj też. Czyli tych liter A, B, C, D, E, F, G jest razem 7. Tutaj też jest możliwych 7, tutaj też jest możliwych 7, tutaj też i tutaj też. Jeżeli to sobie wymnożymy, otrzymamy 7 do 5. I głównie mi chodzi, żeby umieć zrobić te łódeczki. Bo potem sobie te wartości tych łódek na kalkulatorze ładnie sobie policzymy. Ale żeby zrozumieć, jak się te liczby, właśnie co się wpisuje na danych łódkach w danych sytuacjach. Tak, dlatego tych 7 do 5 już nie będę rozpisać, bo to wyjdzie ogromna liczba. Naprawdę ja chcę, żeby zrozumieć, co trzeba na tych łódkach pisać. I czym są łódki, a czym jest ta liczba na łódkach. No, idziemy sobie dalej. Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych?
dobra. Teraz spójrzmy, pięciocyfrowa liczba, no to znowu, pierwsza liczba, druga liczba, trzecia liczba, czwarta liczba, piąta liczba, dobra. Składających się z cyfr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeżeli nie ma żadnego warunku, to w domyśle nam lampeczka się zapaliła, że te liczby mogą się powtarzać. Nie ma warunku, czyli mogą. Czyli ile jest tu możliwych sytuacji? Od 1 do 7. Czyli tu jest możliwych sytuacji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak? Tutaj też jest od 1 do 7, czyli też jest 7 możliwych sytuacji. Tutaj też jest możliwych sytuacji od 1 do 7. Tutaj też od 1 do 7, 7 sytuacji. I tutaj też od 1 do 7, 7 sytuacji. To się ze sobą mnoży. I tutaj też uzyskaliśmy 7 do 5. Te wyniki często się w zadaniach powtarzają, ale są... Tutaj spójrzmy, że z innych zbiorów wzięte pod uwagę. Jakbyśmy mieli zbiór od 1 do na przykład 40, to było 40 razy 40 razy 40 razy 40, żeby był warunek, że nie mogło się powtarzać, że mogło się powtarzać. Tak. Inna sprawa jest, jak się nie mogą powtarzać. Wariacja bez powtórzeń. Zdarzenie, które wydarzyło się dla jakiejś sytuacji, nie może wydarzyć się dla następnych sytuacji. Czyli co to oznacza? To oznacza taką sytuację, że na przykład, jak tworzymy sobie PIN do banku, to mamy do dyspozycji 10 cyfr od 0 do 10, do 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jest ich 10. To na pierwszym miejscu, tak, od lewej strony będziemy tworzyć ten PIN, tak. Na pierwszym miejscu, tworząc PIN, możemy stawić 0, tworząc liczbę nie możemy stawić 0, tak. To są różne dwie sytuacje, rozróżniać. To teraz tak, jak tworzymy PIN do banku, to na pierwszym miejscu może stać 0 do 9, 10 cyfr. Ale jeżeli jest warunek konkretnie w zadaniu napisany, że się liczby nie mogą powtarzać, konkretnie to będzie w zadaniu, albo z logicznego punktu, z logicznego rozumowania będzie, że nie może coś się powtórzyć znowu, czyli na przykład głównie z zadaniami, jak ludzi w kolejce ustawiamy, tak? Bo ludzie, jak staną, to nie może ten sam człowiek na innym miejscu stanąć. Jak on stanie w danym miejscu, to jak pomnik, tak? Go wmurujemy i on zajmuje miejsce, to on nie może zająć innego miejsca, tak? Czyli jak było na przykład, tak samo na podium, tak? Mamy trzech zawodników, trzy miejsca na podium, to każdy musi zająć inne miejsce, czyli na pierwszym miejscu może stanąć jedna z trzech osób, na drugim już może stać jedna z dwóch, bo już jedna stoi na tym pierwszym, a na trzecim zostaje jedna osoba, tak? Albo w drugą stronę, na trzecim miejscu może stać jedna z trzech, na drugim miejscu jedna z dwóch, bo już jedna stoi na trzecim miejscu i tak dalej, tak? To wracając do tego PIN-u, tak? Na pierwszym miejscu mamy 10 cyfr, a jak mamy warunek, nie mogę powtarzać konkretnie, to będzie w zadaniu, to będzie na pierwszym miejscu od 0 do 9, tak? Wykorzystujemy na przykład 8, to tej 8 już dalej nie możemy wykorzystać, czyli nam zostaje 9 cyfr. Potem wykorzystujemy na przykład 7, to już 7 i 8 nie możemy wykorzystać. Było 10 cyfr, na trzecim miejscu już będzie 8 cyfr do dyspozycji, tak? Potem wykorzystujemy 1, tak? Mamy już 8, 7, 1 PIN, na początku brakuje jednej cyfry, ale ta jedna cyfra musi pominąć być bez tej 1, 8, 7, bo już nie możemy ich użyć, bo jest wyraźnie w zadaniu, że nie może się powtarzać. Czyli na przykład bierzemy 6, tak? Czyli jedną z 6 cyfr, bo nam 6 cyfr zostało. Przepraszam, 7, tak? Bo 7, tam było 10, 9, 8 i tu było 10, 7, tak. Tak. A jakby się mogły powtarzać, co będzie też w zadaniu, albo jak nie będzie treści w ogóle w zadaniu, albo się, jak nie będzie warunków w zadaniu, to że się mogą powtarzać, tak? Ale o tym kiedy indziej, tak? To teraz dla tych, coś jeszcze raz, że się bez powtórzeń, czyli jak się wydarzy coś, to coś się nie może wydarzyć drugi raz. Czyli jak mamy 10 osób w kolejce, to pierwsza, znaczy 10 osób w kolejce ustalić, to pierwsza może stawać na jednym z 10 miejsc, czyli na początku, potem za nią jedna z 9 osób, jedna z 8 osób, jedna z 7 osób i tak dalej, aż do końca kolejki. Wariacje bez powtórzeń są elementem takiego działu, jakim jest kombinatoryka. W wariacjach bez powtórzeń mamy do czynienia z sytuacją, że jeżeli coś się wydarzyło dla danej sytuacji, to dla następnej sytuacji się to nie może już wydarzyć. Czyli na przykład jak będziemy tworzyć PIN do banku, tak? Czyli no, dwucyfrowy na przykład, tak? Mamy PIN do banku z dwóch cyfr się składać. Cyfry to są wartości od 0 do 9, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cyfr jest 10. Jak tworzymy PIN do banku, na początku może być 0, to na pierwszym miejscu stawiamy jedną z 10 cyfr, potem to użyto i już nie możemy drugi raz użyć, czyli na drugim miejscu zostanie 9. Rozumiemy mniej więcej, co rozumiemy mniej więcej. To spójrzmy tutaj, co mamy, tak? Tworzymy kod składający się z cyfr i trzech miejsc. Czyli teraz odwołując się do schematu robienia zadań z kombinatoryki, w kombinatoryce mamy coś takiego dla ułatwienia obliczeń jak łódeczki. Te łódeczki pomagają nam wpisać, ile jest sytuacji dla danego zdarzenia, albo w drugą stronę, ile jest zdarzeń dla danego zdarzenia, zależy jak ktoś zrozumie. Dobra, mało ważne. Tutaj mamy trzy miejsca, czyli będą trzy łódeczki, tak? No to mamy pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce i teraz dalej. Składające się z cyfr. I teraz dalej jest ważna rzecz. Liczby w kodzie nie mogą się powtarzać, to jest wyraźnie w zadaniu. Czyli zaczynając od lewej strony do prawej, to na pierwszym miejscu pamiętamy, że jak tworzymy kod, to może stać 0, a cyfr jest 10. Czyli jak tu weźmiemy sobie od 0 do 9, to cyfr jest 10. Używamy jedno, to tu zostaje 9 cyfr, potem z tych 9 używamy tutaj jedno, to zostaje tak, tutaj jedno z tych 9, to zostaje tutaj możliwych 8. Po wymnożeniu mamy ładne 10 razy 9, 90 razy 8, 720. Czyli raz użyta sytuacja nie może się wydarzyć. Czyli jak używamy 8 raz, to tej ósemki nie można już więcej użyć. Jak w zadaniu jest wyraźnie, czy się nie mogą powtarzać lub z logicznego punktu widzenia, to wychodzi w zadaniu. No to idziemy dalej. Tworzymy nazwę firmy składającą się z 6 różnych liter. Liter w polskim alfabecie jest przyjmowanych 26. Tak. Ile jest możliwych sytuacji ułożenia takiej nazwy? No to co mamy? Mamy 6 różnych liter, czyli będzie 6 miejsc. Pierwsza litera, druga litera, trzecia litera, czwarta litera, piąta litera i szósta litera. Tak. No to teraz mamy tak. Ile jest możliwości ułożenia? Jak już wspomnieliśmy sobie, liter jest 26.
no to pierwsza jest na ile może być? Na 26. Potem jedno używamy, to tej, co użyjemy tutaj, nie możemy już tutaj użyć, to tutaj będzie 25 liter do użycia. Potem tu jedno używamy, to tu już jej nie możemy użyć, czyli będzie tutaj możliwości 24. Tutaj będzie kolejno 23 i 22 i 21. To sobie jak wymnożymy, to będzie ogromniasta liczba, która nam będzie mówić, ile tam będzie sytuacji. I głównie nie chodzi o sam wynik tego, tylko żeby umieć dobrze te łódeczki robić, bo jak dobrze te łódeczki się nauczymy robić, to potem wynik na kalkulatorku sobie dobrze zrobimy. Naprawdę chodzi mi o dobre liczby na łódkach i zrozumieć, czym jest łódka, a czym jest ta liczba na łódce. Ilość łódek oznacza tych ilość sytuacji z zadania, a to, co jest na łódce, to jest to, co musi się spełnić dla danego miejsca, ile jest możliwości dla danego miejsca. No to idziemy sobie dalej. Tworzymy dziewięciocyfrowy i stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mamy dziewięć cyfr. Idziemy dalej. Numer telefonu o różnych cyfrach. Cyfr jest 10. Jak tworzymy numer telefonu, to przyjmujemy, że 0 w tym numerze telefonu jest na pierwszym miejscu. Bo na przykład kiedyś się stosowało, jak się dzwoniło 0048 przykładowo, tak? Zamiast plus 48, tak? To możliwe, że teraz dzisiaj też to tak wpisuję. Przyjmujemy, że 0 w numerze telefonu może stać na początku. Czyli na początku ile możliwych jest cyfr? 10, bo od 0 do 9, więc od 0 do 9 jest 10 cyfr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jak to sobie policzymy, jest ich 10, czyli tutaj jest 10 możliwych. A że w zadaniu jest wyraźnie o różnych cyfrach, to potem jak jedną użyjemy, to potem już nie możemy jej użyć, czyli będzie o jedną mniej. Potem znowu jedną używamy mniej, czyli będzie 8 sytuacji możliwych, 7 sytuacji możliwych, 6 sytuacji możliwych, 5 sytuacji możliwych, 4 sytuacje możliwe, 3 i 2. I jak sobie to wymnożymy, to też wyjdzie ogromniasta liczba. I też mi nie chodzi głównie, żeby się tego wyuczyć, ile to wyjdzie, bo to na kalkulatorku sobie na bezpośrednio. Bezczelnego wyliczać na maturze, czy tam w szkole, bo możecie mieć kalkulator na lekcjach, tego co mi jest wiadomo. Ale teraz naprawdę chodzi o zastosowanie, zrozumienie, czym jest łódka, a czym jest liczba na łódce. Czyli jeszcze raz, łódka to jest ta ilość tych sytuacji z zadania, a na łódce dajemy ilość sytuacji dla danego zdarzenia. Tak, rozumiemy mniej więcej o co chodzi? No, tak. Chyba, mam nadzieję. Często w rozwiązywaniu zadań z kombinatoryką otrzymujemy wyniki takie jak na przykład 1 razy 2 razy 3 albo 9 razy 8 razy 7 razy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, 4 razy 3 razy 2 razy 1 i tak dalej, i tak dalej. I to jest inaczej, jak będziemy mnożyć kolejno malejąco do 1 albo rosnąco od 1, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak przez kolejne liczby, żadnej nie pomijając, jest to tak zwana silnia. Czyli silnia jest mnożenie kolejnych liczb naturalnych zaczynając od 1. Symbolem silni jest wykrzyknik zapisany na końcu liczby. Czyli często się spotykaliście w rachunku przed rachunkiem prawdopodobieństwa w dziale kombinatoryka właśnie taki jak 5 i wykrzyknik na przykład. 2 i wykrzyknik. I teraz się wiele osób zastanawiało, co to do cholery jest? Czy tam jest błąd w książce, błąd w druku, czy coś? A to nie, to jest po prostu liczba z silnią, czyli jest to po prostu ten zapis 5 silnia oznacza, że to będzie 5 razy 4, razy 3, razy 2, razy 1 i tak dalej, i tak dalej. Tak można sobie, tak, to jest to przykładowe rozpisane silnie, tak? Czyli należy pamiętać, że 0 silnia jest zawsze równe 1, a 1 silnia jest też równe 1. 0 silnia to nie jest 0, to jest 1. I spójrzmy, 2 silnia to jest 1 razy 2, 3 silnia, 1 razy 2 razy 3, czyli mnożymy kolejno od 1 przez kolejne aż do liczby, która jest określona jako silnia, tak? Czyli potem mam przykładowo 6 silnia, to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6, 10 silnia, 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 przez kolejne liczby, tak? Aż do liczby określonej przy wykrzykniku. Czyli jeszcze raz, silnia jest to mnożenie liczby przez kolejne liczby naturalne zaczynając od 1 lub malejąco do 1, tak? Czyli 9, 8, 7 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy w zadaniu liczbę z wykrzyknikiem, to liczba z wykrzyknikiem jest to tak zwana silnia. Liczba z wykrzyknikiem, czyli na przykład w tym przypadku, jaki mamy w pierwszym u góry, to mamy 5 silnia. To 5 silnia to jest inaczej 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. Czyli liczba z wykrzyknikiem na końcu oznacza, że od tej liczby mnożymy kolejno w dół do 1, tak? Bo właśnie ta liczba z wykrzyknikiem wyszła z wyniku mnożenia właśnie od 1 do tej liczby przez kolejne liczby naturalne. Czyli jak na przykład będzie 6 silnia, to będzie 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 lub 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, tak? Mnożenie jest przemienne, tak? Ale ważne jest, żeby było po kolei. Czyli albo rośnie po kolei, albo maleje po kolei. Do liczby określonej w silni, albo od określonej liczby w silni. Czyli od 1 do liczby w silni, albo od liczby w silni do 1, tak? Teraz spójrzmy, tę liczbę z silnią można zapisać, przekształcić jako liczba poprzednia z silnią razy liczba razy mnożenie, to, które uzupełni do tej silni. Czyli jak zapiszemy sobie 5, pamiętając, że 5 silnia to jest inaczej 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, a 4 silnia, które jest w mianowniku naszego ułamka, to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4, czyli zamiast to pisać 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, to, a tutaj 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 tam u góry się skróci, to możemy tu sobie zapisać, że to będzie 4 silnia, bo to jest to właśnie 1 razy 2 razy 3 razy 4 i tu uzupełnić razy 5, i przez 4 silnia. I spójrzmy, że tutaj wyszło 4 silnia, i tu też 4 silnia, i te silnie się ładnie nam skrócą. To z tym i zostaje właśnie to, co jest tutaj, tak? Czyli w wyniku tego działania otrzymamy wartość 5. No to idziemy sobie dalej, schematycznie, tak? Czyli zawsze tą większą silnię rozwalamy na tą mniejszą, dowaloną z mnożeniem do tej liczby, która była w tej większej silni, tak? Czyli co mamy? Tak, 8 jest mniejsze, zostawiamy.
to 10 silnia rozwalamy jako 8 silnia, dowalone do tej liczby, która jest tutaj jako mnożenie, czyli mamy razy 9 razy 10. I spójrzmy, tutaj te silnie się znowu skrócą, pamiętając, że jak skracamy ułamek, to w danym miejscu w ułamku nie zostaje 0, zostaje niewidoczny 1. Tutaj się skraca, zostanie też 1. I teraz spójrzmy, co z tego wychodzi. W wilczniku zostało 1, a w mianowniku mamy 9 razy 10, czyli razem to jest 90, tak? Można przejść dalej. No to idziemy schematycznie sobie dalej, pamiętając, że rozwalamy te większe silnie, żeby się skróciło z tą mniejszą silnią zapisaną w liczniku albo mianowniku, tak? To teraz o ile tutaj mamy 3 silnia, na dole 9 silnia, ale dalej spójrzmy, że mamy 10 silnia w podpunkcie C i na dole 9 silnia, to zamienimy sobie właśnie to 10 silnia, to trójkę zostawimy sobie w spokoju, tutaj będzie razy 9 silnia, dowalone mnożeniem do tej liczby, która jest w silnie, czyli razy 10, przez 9 silnia i spójrzmy, że powstało 9 silnia u góry i na dole, to się ładnie skróci. Jeżeli się skróci, tutaj i tutaj i w mianowniku nic nie będzie, to w mianowniku zostaje niewidoczny 1, a dzieląc przez 1 licznik zostaje bez zmian, tak? Czyli co tutaj mamy? 3 silnia to jest inaczej 1 razy 2 razy 3, 1 razy 2 razy 3 i to jest mnożone jeszcze razy 10, czyli 1 razy 2 to 2, 2 razy 3 to jest 6, 6 razy to 10, czyli mamy tu 60, koniec działania. No to idziemy sobie dalej, tak? Mamy w działaniu kolejnym 4 silnia razy 6 silnia przez 3 silnia razy 5 silnia. Co tu oni chcą od nas? Tu też chodzi o rozkład, tak? Żebyśmy zamienili większe na to mniejsze, żeby się to ładnie poskracało. No to spójrzmy, tak? To rozbijemy z powiązaniem do trójki, a szóstkę powiązaniu do piątki, no to równa się. I co tu wyjdzie? Z 4 silnia robimy 3 silnia dowalone do tej liczby, która jest w silni w mnożeniu. Tak? To tutaj mamy razy 4. Potem z 5 silni robimy 5, 6 silnia robimy 5 silnia dowalone te 5 silnia u góry do tej liczby, która jest tutaj. Czyli tu u góry będzie 5 silnia dowalone do tej liczby, która była w silni, czyli razy 6. Bo 5 silnia to jest znaczy 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, a 6 silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6, tak? Czyli zapisując to 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 jako silnia, to dowalimy razy 6 i otrzymamy właśnie 6 silnia, tak? I na dole mamy co? 3 silnia razy 5 silnia, tak? Specjalnie to zapisuję pod silniami, żeby to ładnie było widać, że to się skraca. Sobą, tak? To się ze sobą skróci, to się ze sobą skróci, na dole zostaje 1, tu 1, tu 1 razy 1 to jest dalej 1, jeżeli w mianowniku zostaje 1, to w wyniku otrzymamy tylko to, co zostaje w liczniku, tak? W liczniku mamy 4 razy 6, to jest 24, możemy przejść dalej, tak? Schemat już znamy, liczymy sobie szybciej to zadanko, tak? No to co, rozwalamy to i to jako to jako to dowalone do wartości w silniach, czyli co zamiast 5 silnia będzie tutaj równa się, będzie 4 silnia dowalone do liczby, która była w silni, czyli razy 5 i potem razy z 6 silnia robimy 4 silnia razy 5 razy 6, dowalamy przez kolejne liczby, tak, mnożąc, żeby była ta wartość silni. I na dole mamy 4 silnia razy 4 silnia. I co tutaj mamy? Znowu skrócenie tych silni, tak? Silnie się skracają. Tutaj ta czwórka silnia się skraca z dolną czwórką silnia, tutaj też. Na dole zostaje niewidoczny 1, a dzieląc przez 1 zostaje licznik w wyniku. I u góry mamy ładne mnożenie, tak? 5 razy 5, 25 razy 6, 150, tak? I to jest ładny wynik naszego działania. I to jest koniec obliczeń. Jeżeli w dziale kombinatorika będziemy mieli zadania z kulami i szufladami, to dużo osób myli te dwa pojęcia. Jak to zadanie rozwiązać? Te zadania z kulami i szufladami mają właśnie w kombinatoryce dużą rolę właśnie na testach. Dobrze jest zrozumieć. A mianowicie w kombinatoryce mamy coś takiego dla ułatwienia zadań jak łódeczki. Te łódeczki określają nam ilość tego, co można wziąć w łapę i przenieść, czyli to, co się rusza. W domu jeszcze, co się rusza? Kulki czy szuflady? Otóż ruszają się kule, czyli ilość łódek to będzie ilość kul, bo kule się ruszają, a szuflady stoją włożone w szafę i jest tak, jakbyśmy pudełko postawili i przykleili do blatu, to ono będzie stało, a kulki, jak w totolotku, tak? Kulki są wrzucane, tak, do naszego pudełka, tam, czy to wylatują. Tak? A ten bęben to jest właśnie ta szuflada nasza, czyli też ten bęben stoi, a kule się ruszają, tak? To można sobie właśnie do totolotka to sobie odnieść, tak? Na przykład jak mamy, jak mamy jakieś kulki białe i czarne i pudełka, to pudełka zawsze będą ilościami na kulach, bo to kule idą do szuflad, a nie szuflady do kul. Czyli co? Dajemy ilość łódek oznacza ilość kul, czyli tego, co się rusza. 3, 4, 5, 6, 7, bo tu będzie kula pierwsza, kula druga, kula trzecia, kula czwarta, kula piąta, kula szósta, kula siódma. I teraz tak, w zadaniu mam, aby każda szuflada była zajęta. Co to oznacza? Że jak mamy 7 kulek, to pierwszą tą kulkę do ilu szuflad możemy wstawić? Do 7. I potem ta jedna z tych 7 jest zajęta, to ile mamy możliwych szuflad? Jest ich 6, bo ta 7 jest już zajęta. Potem mamy ile możliwych szuflad do wyboru. Zostało nam 5 kulek i 5 kulek. Raz, dwa, trzy, tak, ale patrzymy ile szuflad nam zostało, tak? Kulki już mamy określone ilość łódek, tak? Mamy tak, siódmą szufladkę zapełniono, szóstą szufladę, tak, jedną z 6. Potem rzucamy do jednej z 5, potem do jednej z 4, potem do jednej z 3, do jednej z 2 i do jednej, tak, i do ostatniej nam niestety ta nieszczęsna ostatnia kulka została. Teraz jeżeli mamy sytuację, że jak będziemy mnożyć przez kolejne liczby naturalne, w dół czy w górę, tak, zaczynając albo kończąc na jedynce, to mamy coś takiego jak proszę Państwa, silnie. Bo silnia, tak, z tej najwyższej liczby tutaj mnożonej, to jest po prostu liczba z wykrzyknikiem. Ta liczba z wykrzyknikiem oznacza, że jest mnożenie od 1 przez kolejne liczby naturalne, czyli 1, 2, 3, 4 przez i tam kolejno, aż do liczby określonej w silni. Tutaj mamy 7 razy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, czyli to jest to samo co 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 i razy 7 określonej w silni, tak? Jeszcze raz, omawiamy sobie. Ilość kulek to jest ilość tego, co się rusza, czyli ilość tych łódek, bo łódki określają to, co się rusza, a na łódkach dajemy szuflady, tak? Ilość możliwych szuflad do wyboru.
bo to kule są wsadzane do szuflady, a nie szuflady do kul, bo nawet jak mamy kulę wielkości, na przykład kręgli, tak, kuli do kręgli, a mamy pudełko zapałek, no to co, jak szufladę no nie ma sensu, tak, nawet na logikę pomyśl, to kula wejdzie do szuflady, ale szuflady do kuli nie wejdzie, tak, no właśnie, hello. No to idziemy sobie dalej, mamy 7 kul w 8 szufladach, ale teraz dalej mamy warunek. Jak mamy warunek, musimy go dobrze zrozumieć, ale na początku mamy 7 kul, czyli będzie ile łódek? Będzie 7 łódek, tyle ile tego, co się rusza. 3, 4, 5, 6, 7 i dalej przyporządkujemy szuflady na podstawie warunku. Teraz tam jest dalej, aby tylko jedna szuflada była pusta, co to oznacza, że tą jedną z tych 8 szuflad po prostu wyrzucamy na śmietnik, tak, i zostaje nam 7 szuflad. Czyli co? Tak? Mamy, była pusta, czyli co? Wyrzuciliśmy na śmietnik, ale każda z pozostałych musi być w domyśle pełna, tak? Z logicznego punktu przeczytania tego zadania, czyli co? Znowuż to zostaje nam jedna z 7 szuflad, potem ją wypełniamy, zostaje nam jedna z 6 szuflad, z 5 szuflad, z 4, z 3, z 2 i 1. I znowu mamy sytuację, że mnożymy od 7 do 1 w dół, czyli mamy znowu 7 silnie, tak? To może byłoby na kalkulatorku obliczyć, ale nie o to mi chodzi, żeby wyliczać to, tylko żeby dobrze zrozumieć, czym są łódki, a czym są liczby na łódka. O to głównie w kombinatoryce chodzi, bo wymnożymy sobie na kalkulatorku tam, to sobie to już pan licho, tak? Tylko dobrze zrozumieć, łódki to jest to, co się rusza, kule, bo to kule są rzucone do szuflad, a nie szuflady do kul. Nawet naprawdę na logiczne pomyślenie, jak szuflady do kul włożymy, to kule do szuflad, tak? No to idziemy dalej, tak? Spójrzmy, że tutaj ma do 3 szuflad 9 kul, tak? Tutaj nic więcej nie ma. Jak nie ma warunku żadnego, to w domyśle kule mogą być przyporządkowane do dowolnej szuflady. Jeżeli tak jest, no to dajemy tyle, ile jest kul, jako właśnie te łódki. Najpierw określam ilość łódek. Te ilość łódek będzie tym, co się rusza. To kule się ruszają, a szuflady zostają. Bo kule wrzucamy do szuflad, a nie szuflady do kul. No to co? Tyle, ile jest kul, tyle łódek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie ma warunku żadnego, czyli każda kulka do dowolnej szuflady. Szuflad są trzy. To co? Pierwsza kulka do 3 szuflad. Potem znowu do trzech. Tak, każdą kulkę może do każdej szuflad. Szuflad są trzy. No to co? Jak to wymnożymy sobie, to będzie nasze ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak? To będzie 3 do 9. I teraz to też nie ma... Ja nie chcę, żeby tego liczyć. Ja chcę naprawdę zrozumieć, co to jest łódka, co to jest liczba na łódce. No to idziemy schematycznie dalej. Co się rusza? Szuflada czy kule? Kule się ruszają, szuflady stoją w miejscu. To raz, dwa, trzy. I kule do szuflad. Szuflad jest za każdym razem 9. Nie ma warunku, każdą można wszędzie wrzucić. I pierwszą wrzucamy kulkę do 9 szuflad, drugą też można do 9 i do 1 z 9 oczywiście w domyśle, tak? Tak, i tutaj mamy co? 9 do 3. Tu już można sobie policzyć, bo to jest łatwy wynik, bo to jest, proszę Państwa, 729 bodajże, tak? Ale tu też nie o to chodzi, żeby to aż tak wyliczać, chociaż na maturze, czy tam na teście, bo babeczki, czy tam nauczyciele by chcieli, żeby się to wyliczali, ale tu naprawdę zrozumieć, czym jest łódka, a czym jest liczba na łódce. Liczba na łódce to jest ilość szuflad, a to, co się rusza, będzie ilością łódek, czyli w tym przypadku będzie 3, tak? Bo mamy 3 kulki, kulki się ruszają, szuflady nie. W zadaniach z kombinatoriki często można się napotkać na zadaniach z piętrami i ludźmi, tak? Czyli z windą, tak? Na ile możliwych sposobów ludzie wyjdą z windy, jeżeli się ona zatrzymuje na ileś tam palicho, tak? Dobrze, czyli teraz trzeba zapamiętać, że w kombinatoryce mamy do czynienia z czymś takim jak łódeczki. Ilość łódek określa nam ilość z tego, co się rusza. Co się rusza? Piętra czy ludzie? To ludzie wysiadają na piętrach, czy piętra są na ludziach? No to ludzie na piętrach, tak? Ludzie się ruszają, a piętra zostają w miejscu, tak? No to co tutaj będzie zasada? Że ilość łódek oznacza zawsze ilość osób. Nieważne, czy to będą piętra, pociągi, kolejka, tak? W sklepie, czy tam co. Tam zawsze ilość łódek będzie ilością osób, jeżeli osoby będą w zadaniu, tak? Czyli co tutaj będzie w tym... U nas mamy 6 osób, tak? Nieważne, jaki jest podpunkt, tak? To tyle będzie łódek, ile będzie osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to teraz mamy tak. Jeżeli mamy 7 pięter, każda z 6 osób, czyli mamy osoba pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta, tak? Wysiada na innym piętrze, to teraz pierwsza osoba z tych 6, ile ma możliwych pięter do wyboru? 7. Ta pierwsza wysiadła właśnie na 7, to ta już kolejna, czyli ta piąta osoba, czyli ta, która stoi za nią w kolej, tak? W naszym ciągu osób, tak? W naszej kolejce, to ile ta osoba ma piętę, jeżeli musi wziąć na innym piętrze niż ta, to 6. Bo skoro ta wysiada na przykład na 5, to ona już nie może wziąć na 5, a budynek ma 7 pięter, tak? No teraz tam może wziąć na ilu? Na 5 i na przykład na 6 nie może, bo te dwie wysiadły tam, no to tam ma ile możliwości z 7 pięter? 5 możliwości i tak dalej, 4, 3 i 2. I w domyśle by było jeszcze jedne, tak? Tutaj by było... Jak nic nie ma, to jest w domyśle razy 1. Jeżeli jest sytuacja, że będziemy mnożyć kolejno przez liczby naturalne, albo w dół od jakiejś liczby do 1, albo od 1 do jakiejś liczby, mamy do czynienia z czymś takim jak silnia. Czyli tutaj tak, po wymnożeniu tego otrzymamy coś takiego jak 7 silnia. Ta 7 silnia oznacza nam, że wynik właśnie jest mnożony od 1 przez kolejne liczby naturalne, aż do liczby określonej w silni. Czyli tu w tym przypadku będzie 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7, pomimo, że tej jedynki tam nie ma. Ale w domyśle, jak każdą liczbę mnożymy razy 1, to tej jedynki tam nie musimy pisać, bo mnożąc razy 1 wynik się nie zmienia, tak? Czyli automatycznie tu mamy 7 silnia. I tu mi przynajmniej nie chodzi o to, żeby dawać konkretny wynik. Mi chodzi głównie, żeby zrozumieć, czym jest łódka i czym jest liczba na łódce i dobrze tą liczbę obsadzić. Jeszcze raz, jeżeli mamy zadania z osobami i piętrami, to łódką będą ilości osób zawsze, a na łódkach dajemy zależność, jaką musi piętro spełnić do osób, tak? Czyli jak mamy na innym
to będzie właśnie 7, 6, 5, 4, tak? No to idziemy dalej. Mamy dalej te 6 osób, czyli będzie ile łódek? Tyle ile osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I na każdej łódce dajemy zależność piętra do osoby, a nie osoby do piętra, tak? Czyli teraz mamy tak, na innym piętrze, ale nikt nie wysiada na drugim. Czyli co? Z całych 7 pięter, drugie piętro całe zalewamy betonem, tam po prostu winda się nie zatrzymuje, ale to winda się zatrzyma na ilu piętrach? Było 7, jedno zostało wywalone, tak zamurowane winda, tam zabetonowane drzwi w ogóle. Zostało ile pięter? Tych 7, 6 zostało pięter, tak? Czyli co, jak skoro każdy na jednym, no to tam ma ile możliwości? Tam ma możliwości 6, tutaj będzie 5, 4, 3, 2, 1, bo ta nie może wyjść na tym, ta nie może wyjść na tych dwóch, tak? Bo tu i tak dalej, tak? I teraz spójrzmy, po wymnożeniu tego, tutaj mamy 6, 5, 4, 3, 2, 1, a w drugą stronę mamy 1, 2, 4, 5, 6, tak? Czyli tutaj będzie przykładowo, znaczy nie przykładowo, tylko na pewno 6 silnia, tak? No to idziemy sobie dalej. Mamy 8 przystanków, 7 osób. I teraz znowuż taka sama, to jest to samo, co mamy w piętrach, tylko na przystanki, tak? Tak samo się to liczy, czyli co? Ilość osób to jest ilość łódek. I od tego zaczynamy, bo osoby się ruszają, a przystanki stoją w miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz każda na innym piętrze, tak? To ta winda nasza staje. No to co? Skoro każda na innym, no to pierwsza ma ile przystanków do wyboru? Pierwsza ma do wyboru 8, następna będzie już nie mogła wysiąść na tym, co wcześniej, tak? Ta osoba wysiadła. No i tak dalej, 5, 4, 3, 2. I tu widzimy, że będzie w domyśle razy 1, tak? Tak, podobnie jak było wcześniej. Jak mamy sytuację, że całe działanie jest w domyśle razy 1, jedynek się nie pisze, czyli mamy mnożenie, tak? To tutaj będzie w tym przypadku 8 silnie. I też mi nie chodzi naprawdę o to, żeby zrozumieć, obliczyć to, tylko zrozumieć, tak. Chodzi mi o to, żeby zrozumieć, czym jest łódka, a czym jest liczba na łódce. Liczba łódek określa ilość osób zawsze z zadania, tak? Zawsze tam jest konkretna liczba, to tak, konkretna liczba, to będzie konkretna ilość łódek, a potem kombinować, tak? To potem mamy znowuż, tak? Na innym, ale nikt nie wysiada na pierwszym. Czyli znowu, pierwsze wymurujemy sobie, tak, jakiś tam beton, tak, stare panele damy, tak, i coś tam, no wiadomo, tak, no dobra, co tam się dzieje. Wywalamy po prostu, tak? I mamy sytuację, że tak, symbol do wywalenia był, tak, no to teraz mamy sytuację, że musimy, proszę Państwa, wyliczyć, tak, każda na innym, ale nikt nie wysiada na pierwszym, czyli to pierwsze jest wywalone, no i teraz mamy ile możliwych pięter, zaczynamy zawsze od ilości łódek, ilość łódek to jest ilość osób, u nas mamy 7 osób, czyli 7 łódek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem łódek, tak, będzie mnożenie, tak, było 8 przystanków, tak, czyli 8 pięter tej windy i wywalamy pierwsze, czyli co, zostało nam 7 przystanków, czyli co, każda na innym, czyli ta na 7, ta na 6, 5, 4, 3, 2 i 1, czyli tutaj będzie też 7 silnia, tak, no to przejdźmy sobie dalej, tak. Mamy znowu osoby i może tak, znowu osoby i winda, tak? Teraz tutaj ważna jest rzecz, żeby zrozumieć, spójrzmy na treść polecenia. Na ile sposobów 6 osób może wysiąść z windy, która zatrzymuje się na 10 piętrach? Nie ma żadnego warunku. Czyli na innym, na tym samym, na jakimś tam, tak, pożyczy, nie pożyczy, nie ma tego warunku. Jak nie ma warunku w zadaniu, to każda osoba może wysiąść na każdym piętrze. Tak? Czyli mamy ile łódek? Tyle, ile osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to mamy, tak, i każda osoba może wysiąść na jednym z tych 10 pięter, czyli tu damy 10, tu też damy 10, damy 10, damy 10, damy 10 i damy 10. Tutaj nie ma warunku, gdzie każda ma wysiąść, tak, czyli tutaj nie ma, tak, że każda na samym piętrze czy coś tam, tak, nie ma warunku, jak nie ma warunku, to w domyślcie, że każda wszędzie. Czyli tutaj w tym przypadku będziemy mieli 6 do potęgi, nie będzie tu silny, bo nie mnożymy w dół, tak, tylko mnożymy to samo, tak, jak mnożymy to samo przez siebie, to będzie po prostu potęgowanie. No i teraz mamy dalej, tak, na ile sposobów 10 osób na 6 piętrach, czyli co, ile będzie łódek, tyle ile osób, nie tyle ile piętra, tyle ile osób, bo osoby się ruszają, a winda jest, winda stoi w miejscu jakby, tak? Traktujemy jakby winda właśnie jakby część nieruchomą, a ludzi jako ruchomą, tak? Dobra, czyli mamy tyle, ile osób, tyle jest łódek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na 6 piętrach nie ma warunku, czyli każda wszędzie. 6, 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
do windy zatrzymujący się na 10 piętrach wsiadły 3 osoby. No to co, ile będzie łódek? 3 łódki, bo 3 osoby. No to jest cyk. Tak, mamy 10 piętr, dobra. I teraz tak, na ile sposobów mogą wysiąść, jeżeli każda z nich wysiada na innym piętrze, ale żadna z nich nie wysiada na parzystym piętrze. Czyli co nam odchodzi? Które piętro? Drugie, czwarte, szóste, ósme, dziesiąte. 5 piętr nam odpada. Zostaje 5, każda na innym. Czyli pierwsza ma wysiąść możliwości na 5 piętrach, czyli na jednym, pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym. Druga już nie może na jednym z tych nieparzystych, czyli tu wysiada na 4 piętrach. Tak, a tu i na jednym z 3, czyli tutaj mamy ile? 5 razy 4, 20 razy 3, 60, tak? W miarę to chyba jest logiczne. Albo i nie, nie wiem. No i teraz jest bardzo ważna rzecz. Może się zdarzyć, że w zadaniu będzie podchwytliwa rzecz. A mianowicie, takie słowo klucz jak na tym samym jest zależność. Jeżeli jest na tym samym, albo wspólnym, czy coś tego typu, tak? To nie jest, że na innym, na tym samym. Konkretna wiadomość. Jest zależność jednej liczby od drugiej liczby. Czyli co? Jeżeli na przykład byśmy tworzyli liczbę, że na przykład dziesiątki mają być takie same jak jedności, no to jest zależność jednego od drugiego. Czyli jeżeli mamy jakąś zależność jednego od drugiego, to dla tej liczby, która jest zależna od czegoś, dajemy jeden, a od tej, od której zależy, dajemy właśnie tą wartość. No to teraz spróbujmy to sobie rozstrzygnąć, tak? Wiem, że to trudno na początku jest sobie zrozumieć. To teraz spójrzmy. Na jaki sposób może wysiąść z windy 6 osób? Ile będzie łódek? Tyle, ile osób, czyli będzie 6 łódeczek, tak? Ja to może zaznaczę sobie na czerwono, tak? Żeby to ładnie było widać.
raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, mamy sześć osób. Dobra, i teraz co? Mamy sześć pięter. I teraz przy czym każdy wysiadają na tym samym. Czyli tam, gdzie pierwsza, tam i reszta. Po prostu się ściskają na łapę i pierwsza wyciąga resztę, tak? Jak z Titanika. Jeden za rękę, drugi za nogę, tamten drugi za nogę i się łączą, tak? Wszyscy się obklejają taśmą i ten pierwszy ciągnie, tak? Motorówka ciągnie wszystkich, tak? Jak na skatesurfingu, tak? Czy tam na tych deskach, co ostatnio youtuberzy pływają, czy tam co tam, tak lata. No to co? Łódka jeździ z tyłu na łódce osoby, tak? To te osoby zależne są, gdzie łódka popłynie, tak? Czyli co, jak jest zależność jednego od drugiego, to tam, gdzie są zależne, dajemy jeden, a tam, od której są zależne, dajemy ilość możliwych sytuacji. Czyli jakbyśmy, jeszcze raz, do tej łódki, tak? Jedzie z tyłu trzech osób na sznurkach, na tych deskach, takie się trzymają, tak? Za ręce do góry, czy nawet, nie, śmigłowiec może latać, no, wiecie o co chodzi, tak? To oni są zależni tam, gdzie skręcić, czy tam pojedzie prosto, w prawo, w lewo, czy tam na skos, czy tam tak. To on ma ilość możliwości, a oni za nie pojadą. Tak, rozumiemy? Tak jak pociąg. Wagony są zależne od lokomotywy. Czyli co to jest? Tam, gdzie lokomotywa, tam i pociągi. Czyli co? Teraz co? To jest jakby lokomotywa, a one są wagonami, tak? Czyli tak. Tu jest początek, tak i jadą, tak? To jeżeli taka sytuacja będziesz na tym samym, tak? Czyli jak i no, pociąg, tak? I lokomotywa i wagony. One jadą wszędzie, tak? Zatrzymują się na tym samym peronie i jadą dalej, tak? Tam, gdzie wagon, lokomotywa pojedzie, to tam pojadą i wagony przyczepione do niej, tak? To teraz, jak będziemy tu sobie mnożenie dawali, to tutaj w takiej sytuacji ta pierwsza osoba jest osobą zależną, tak? Czyli mamy co? Ile ta pierwsza osoba ma możliwych pięter do wyboru? Ma możliwych 6 pięter do wyboru, a jak są następne od niej zależne, to dajemy w tym miejscu 1. I w tym przypadku będzie 6 możliwych sytuacji. Rozumiemy? Pewnie nie, no. Zdarzyć się może, że przy rozwiązywaniu zadań z kombinatoryki będziemy mieli do czynienia z zadaniami, gdzie będą ludzie i wagony. A mianowicie, w kombinatoryce mamy dla ułatwienia coś takiego jak łódeczki. Ilość łódek to jest ilość głównie tego, co się rusza. Ruszają się osoby czy wagony? Ruszają się osoby. Wagony stoją na stacji. To osoby wsiadają do wagonów, a nie wagony z ludzi. Bo to nawet tak... No właśnie. Tak, na ludzki rozum. Czyli teraz tak. Zawsze ilość łódeczek będzie to ilość tego, co się rusza. Nieważne, czy to będą ludzie, czy to będą kulki, czy będą to ilości monet, bo monety przerzucamy, tak? A to, co wypada na nich, to, tak, to będzie właśnie na łódkach, tak? Czyli będą tak, ilości łódek, zależne są od co? Od ilości osób, od ilości kulek, od ilości monet, tak? Od ilości na przykład ciuchów, tak? Mamy na przykład, ale w sensie właśnie tu to dobrze zrozumieć. Ilość ciuchów, mówimy o rodzajach ciuchów, na przykład swetr, spodnie, buty, trzy. Ale już jak będziemy mieli trzy pary spodni, dwie pary butów, to te dwie tak dopasujemy na łódka. Ale sam rodzaj to będzie właśnie łódka, tak? Tak, czyli co tu mamy? Ilość osób to jest ilość łódeczek. No to co? Skoro mamy sześć osób, to będzie sześć łódek. Bo to osoby się ruszają, a wagony stoją na stacji. I teraz tak, tu zawsze będzie mnożenie w takim przypadku. O ile nie będzie słówka lub w zadaniu, ale to rzadko kiedy, naprawdę. Nie teraz. Dobra, no to idziemy sobie teraz tak. Jeżeli mamy, na ile sposobów? 6 osób. Dobra, 6 osób to są łódki. Dobra, może wejść do 10 wagonów. I koniec zadaniu. Tak, nie ma żadnego warunku. Tak, że do parzystego, nieparzystego, zielonego, czerwonego, fioletowego, bez kół, bez okien, czy coś tam jakiegoś warunku nie ma, tak? Że zajęte, puste coś, czy nic nie ma warunku, tak? Jak nie ma żadnego warunku, to każda osoba może wejść do dowolnego wagonu. Czyli ta może wejść do jednego z 10, ta też do jednego z 10, ta też do, tak, nie ma żadnego warunku. Jak nie ma warunku, to te, tak, może wejść każda wszędzie. Czyli jak każda wszędzie, to tu będzie po prostu wszędzie 10. I w ten sposób otrzymamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 10 mnożymy 6 razy przez siebie, czyli to będzie po prostu 10 do potęgi 6. To jest minion w domyśle, ale naprawdę mi nie o to chodzi, żeby końcowy wynik liczyć. Tylko chodzi mi o to, żeby dobrze zrozumieć, czym są łódki, a czym są liczby na łódkach. Łódki to jest ilość osób, a to, co na łódkach właśnie, to, co do nich tam... No wiecie, co chodzi. Dobra, no to idziemy sobie dalej. Na ile sposobów? 5 osób. No stop. Osoby to łódki. No to co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czytamy dalej. Może wejść do 5 wagonów i mamy warunek. Przy czym każdy wagon musi być zajęty. Co to oznacza? Że pierwsza osoba, jak stoi, tak, stoi pierwsza osoba, druga osoba, trzecia osoba, czwarta osoba, piąta osoba. I 5 wagonów. Wagon A, wagon B, wagon C, wagon D, tak. Fioletowy, czerwony, różowy i tak dalej. 5 kolorów. No to ile ta pierwsza osoba ma pierwsze prawo wyboru, tak? No to co? Wychodzi na przód tego, tak jak w wojsku, tak? Wychodzi krok do przodu i ma 5 wagonów do wyboru. To, no ona ma do wyboru? 5. Idzie do wagonu, staje, zaklepuje, tak? Odgradza, tak? I ma jeden z 5 możliwych wagonów. Dobra. To ile wagonów zostaje dla pozostałego? Pozostają 4, tak? Czyli, bo tak, no to co? Kolejny wychodzi, tak? Zostaną mu 4. Dobra. Idzie, wybiera, grodzi się, tak, zajmuje, wyjeżdża sobie tam gdzieś, no, mało ważne. To temu trzeciemu ile zostało wagonów? 3. No to ten też. Wsiada do pociągu, jedzie, tak, zajmuje, tak, tak, urządza sobie mieszkanie w wagonie, tak, nie ma już tego wagonu. No to ile by temu zostało? To temu zostało 2. No to znowu, tak, wsiada, no tam, no, wybiera, o co chodzi. No. I temu zostało biednakowi jeden ostatni. I teraz w takiej sytuacji, tutaj jest mnożenie, to tutaj jest coś takiego jak mnożenie liczby przez kolejne liczby naturalne, aż do 1 w dół, albo od 1 do danej liczby. Jeżeli mamy mnożenie, na przykład 5, 4, 3, 2, 1, tak jak tutaj, to jest to samo co 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli mnożymy do 1 albo od 1 do danej wartości, to jest tak zwana silnia. Czyli liczba, ta najwyższa, która jest w tym mnożeniu, jest wykrzyknikiem.
Czyli tak, ta 5 sienia to jest znaczy 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, albo 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. Tak, mnożenie jest przemienne. Czyli sienia jest to mnożenie od 1 kolejno przez kolejne liczby pierwsze aż do wartości określonej przy sieni. Dobra, idziemy dalej. O tym ostatnim jest podpucha. To jest ważne zadanko, żeby to dobrze zrozumieć. Mamy tak, na ile sposobów 5 osób? Dobra, mamy osobę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, osoby mamy załatwione. Dobra, i dalej. Może wejść do 5 wagonów, czyli to podobne zadanie, dobrze, ale dobra, tam jest inny warunek teraz. Przy czym wszyscy wsiadają do tego samego wagonu. I teraz tu jest pewna zależność. Jaka? Tak jak w wojsku, przykładowo. Jest 5 obok siebie, tak. No i mają iść w tym samym kierunku. Dobra, to ten pierwszy z której tam strony, tak? Z prawej czy z lewej, tam już tam palicho o to, tak? Ma wybrać kierunek, a reszta ma za nim iść. To skoro ma reszta za nim iść, to oni są zależni od tego, gdzie on pójdzie. Czyli jak on skręci w lewo, to reszta musi też skręcić w lewo. Jak on pójdzie, zrobi krok do przodu, to reszta krok też do przodu. Jak krok do tyłu, to też krok do tyłu. Przewrócą się, dobra, ale to już palicho, dobra. Jak nie uprzedzi, to dobra, a już nie mówimy o tym, dobra. To teraz tak, jak na przykład wagon jedzie z pociągiem, to pociąg i pożyna jedzie, tak? To te wagony, które są do tej lokomotywy przyczepione, są zależne od tego, gdzie on pojedzie. Tak samo, jak mamy zależność na przykład jakąś tam życiową, to możemy kulik śnieżny, tak? Tam, gdzie pojadą konie, to tam pojadą sanki za nim przywiązane, tak? W prawo, tak? Po drodze się wywali, tam sanki, ale to chodzi o to, o zachowanie, tak? I spójrzmy, że co je łączy? Łączy je zależność. Jak łączy je zależność od początkowego elementu ciągu, od początkowego elementu składowego, to powstaje taki łańcuch z nich. Tak jak w kuligu, albo w pociągu. Tam jest ten magnes, który łączy. Jak powstanie magnes, czyli ten sam, albo wspólne. Tak jak się za łapkę złapiecie i pójdziecie sobie na spacer z kimś, tak? To tworzycie jedną całość. Jak tworzycie jedną całość, czyli jedno jest zależne od drugiego, to jest coś takiego, że pierwsza ma wpływ na wszystko, znaczy na ten kierunek, a reszta jest za nim zależna. Jak jest takie coś, to tam od tego... teraz, żeby się nie pomylić. Tam, gdzie osoba ma wybór, to tam dajemy ilość ich możliwości. Czyli tutaj ma 5 wagonów, ta pierwsza możliwości, a ta reszta musi za nim wciąż do tego piątego, tak? Czyli do tego jednego, tak. Jak ten wybrał czerwony, to ta reszta ma za nim pójść. A jak ma za nim pójść, to w miejscu, gdzie oni mają za nim pójść, wstawiamy jedynki. I teraz co? Tutaj mamy 5 razy 1, to jest 5. Już bez sieni, bo nie mnożymy od 5 w dół, ani od 1 do 5, tylko 5 razy 1 to 5, razy 1 to 5 razy. Rozwiązując zadania z kombinatoryki, możemy się napotkać na zadanie typu ile jest liczb i na przykład dwucyfrowych, trzycyfrowych, czterocyfrowych, pięciocyfrowych, sześciocyfrowych i często jest jakiś warunek korzystne, nieparzyste, jakieś tam podzielne przez ile czy coś tam, tak? Ale teraz jak to zrobić? Do rozwiązywania tego typu liczb przydaje się znajomość zasady w kombinatoryce, a mianowicie reguły mnożenia. W regule mnożenia mamy do czynienia z czymś takim jak łódeczki. Łódeczka, określając właśnie w typie zadań ile jest liczb, mówi nam ile ich będzie, tak, w regule mnożenia. Tak, ilość łódek zależy od liczby, którą mamy stworzyć. Jeżeli mamy stworzyć dwucyfrową liczbę, to będą dwie łódeczki. I teraz ważna rzecz, tworzymy liczbę, to pamiętając, że jak tworzymy liczbę, na pierwszym miejscu nie może stać cyfra 0, a cyfr jest ogólnie 10, liczb 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jest ich 10, a że tworzymy liczbę, na początku nie może stać 0, to ile jest możliwych cyfr do wstawienia 9, tak? I teraz ważna rzecz, na drugim miejscu już może stać 0, czyli 0 wraca z powrotem, cyfr jest 10, to automatycznie tutaj dajemy 10, jeżeli to sobie wymnożymy, automatycznie uzyskamy ilość wszystkich liczb dwucyfrowych. I teraz ważna rzecz, czytając zadanie, sprawdzamy, czy jest jakiś warunek spełniający do tego zadania, a jak tylko dwucyfrowe są bez żadnego warunku, to wtedy będzie to, a jak będzie jakiś warunek, to wtedy trzeba pokombinować, tak? To teraz dalej, 3 cyfrowe, no to ile będzie łódeczek? 3, pierwsza liczba, druga, trzecia, tak, i to wszystko mnożymy, tu setki, dziesiątki, jedności, tak, a to już palicho, tak. Tworzymy liczbę, cyfr jest 10, na pierwszym miejscu nie może stać 0, czyli ile jest możliwości? Jest możliwości 9, potem 0 wraca. Nie ma warunków w zadaniu, czyli tutaj będzie 10 i tutaj też 10, czyli cyfr jest razem 900. No to idziemy sobie dalej, czterocyfrowe, czyli będą 4 łódeczki, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, mamy 4 łódeczki, czyli razem tutaj nam daje. I znowu, tworzymy liczbę, na początku nie może stać 0, cyfr jest 10, bez 0 to będzie 9, potem 0 wraca, cyfr jest 10, potem nie ma żadnego warunku, czyli te liczby mogą się powtarzać, czyli tu automatycznie mamy 9000. No to idziemy teraz dalej. 3 cyfrowa, w zapisie których cyfry się nie mogą powtarzać. No to co? 3 cyfry, tak? Na pierwszym miejscu może stać ile liczb? 1 z 9, bo cyfr jest 10, na pierwszym miejscu nie może stać 0, czyli zostaje nam 9 cyfr do dyspozycji. I teraz ważna rzecz. Cyfry się nie mogą powtarzać, czyli liczbę, którą tu użyliśmy, nie możemy tu użyć, a liczbę, którą tu użyjemy, nie możemy tutaj użyć. Tylko pamiętając, że tutaj wrzuciliśmy 0, a tutaj 0 wróci, ale tutaj nie może stać liczba, która tu już była wyrzucona. Czyli jak było 9 cyfr i 0 wróciło, zostało 10, ale już jedną z tych 10 użyliśmy tutaj, to będzie tutaj 9. A tutaj nie możemy użyć tej liczby, która tu stała i tu stała. Jeszcze raz, tu było od 1 do 9, tu 0 wróciło, ale jedną już użyliśmy tutaj, to tutaj nie możemy użyć tej liczby, która stoi tu i tu, czyli tutaj będzie 8 możliwych cyfr, to by było, tak? I teraz tutaj, jakiś tam wynik wyjdzie, mi naprawdę nie chodzi o, żeby dobrze liczyć, bo to sobie na kalkulatorku wyliczymy bezpośrednio, tak? To z tym samym wyliczeniem nie ma problemu, tylko żeby zrozumieć, co wstawiamy na łódkach. Bo naprawdę wyliczenie to już łatwo jest, tak? Wpisać 9 razy 9 razy 8 na kalkulator, ileś tam wyjdzie, tak? Ale mi przynajmniej nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to zrozumieć, co wpisujemy gdzie. To idziemy sobie dalej. Dalej mamy coś takiego,
że chcemy stworzyć cyfrę, która trzycyfrową, w której zapisie są tylko 1, 2, 3, 4, 1, 2, nie ma, 1, 3, 5, 7 i 9. I żadna cyfra nie może się powtórzyć. Czyli co to oznacza? Trzycyfrowa, trzy łódki. Raz, dwa, trzy. I zadanie mamy wyraźne, w których zapisie są tylko 1, 3, 5, 7, 9. I tylko te cyfry bierzemy pod uwagę. I teraz tak, żadna cyfra się nie może powtarzać. Czyli jak na pierwszym miejscu użyjemy już jedną, to na drugim miejscu już jej nie możemy użyć, czyli będzie o jedną mniej do wyboru. Potem jak ją użyjemy, to jeszcze będzie dalej o jedną mniej do wyboru i tak dalej, i tak dalej. Czyli tą pierwszą cyfrę możemy wybrać na ile sposobów? 1, 2, 3, 4, 5. Na jedną z pięciu cyfr można wybrać, tak? Potem tą już jedną użyliśmy, to zostało tak, byśmy jedynkę skreślili, by zostało nam 4 cyfry, tak? To tutaj zostaje nam 4, skreślamy na przykład trójkę, to zostają nam 3 cyfry, tak? I tu już można sobie łatwo wymnożyć, bo tu jest ładny wynik, 4 razy 5 to jest 20, razy 3, 60, tak? 60 jest liczba. No to teraz tak, pięciocyfrowe parzyste, tak? I więcej żadnego warunku nie ma. No to co? Pięciocyfrowe, 5 łódek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pamiętamy, że jak tworzymy liczbę, na początku nie może stać 0. Cyfr jest 10, bez 0 to będzie 9, tak? Potem 0 wraca tutaj i tutaj będzie też 10 i 10. Pamiętamy, że liczba parzysta, właśnie, kiedy jest liczba parzysta? Liczbą parzystą jest liczba wtedy, gdy na końcu w liczbie jest liczba parzysta. A co to jest liczba parzysta? Że się dzieli przez 2. Tak. I teraz co? Która liczba się dzieli przez 2? 0 się dzieli przez 2, bo 0 się dzieli przez dowolną liczbę różną od 0. 2 się dzieli na 2, 4 się dzieli na 2, 6 się dzieli na 2 i 8. Bo już 10 jest liczbą, a mówimy o cyfrach. Tak, to ile jest cyfr parzystych? 5. To tu wstawiamy 5, bo tutaj może stać 0, 2, 4, 6, 8. No i teraz jak to sobie ładnie wymnożymy, to akurat ładny wynik będzie, bo tutaj będzie 9 razy 5, 45 i dodać do tego 3 zera, czyli mamy 4, 5 i 3 zera. I tyle właśnie jest liczb pięciocyfrowych parzystych. No to idziemy sobie dalej. Czterocyfrowe, stop. Cztery łódki. Raz, dwa, trzy, cztery. Dalej, na pierwszym miejscu nie może stać 0, ale tutaj mamy zapisie, tak, nie ma 0, tak, w całym zapisie, ale na początku na pewno nie może stać 0, czyli 9. No i potem mamy zapisie, nie ma 0. W normalnym zapisie by 0 wróciło, ale tu 0 ma nie wracać. Czyli cyfry bez 0 jest wszędzie 9. Czyli tu będzie 9, tu też, bo nie ma żadnego innego warunku, tak? Parzyste, nieparzyste, coś tam doda, tak, jakieś tam. I tu będzie po prostu 9 do potęgi czwarte. I naprawdę mi nie chodzi o to, żeby obliczać, obliczać może jak są łatwe liczby, tak? Ale tutaj będzie 9 razy 9 razy 9 razy 9, 81 do kwadratu to duża jest, tak? Naprawdę mi nie chodzi o to, żeby tu rozwiązywać kolosalne liczby, tylko żeby zrozumieć, co wpisujemy na łódkach i czym są te łódki. No to idziemy sobie dalej. Mamy pięciocyfrową stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czytamy dalej warunek. Bez zera, czyli będzie taka sytuacja, jak była wyżej z tymi dziewiątkami i na końcu jest 3. Jak na końcu ma stać konkretna liczba na danym miejscu, to w danym miejscu będzie wartość 1, bo tam konkretna liczba, ta konkretna liczba będzie jedną liczbą wybraną. Czyli na końcu stoi trójka, czyli jak na końcu stoi trójka, ona jest jedną konkretną liczbą, a tutaj będzie bez zera, czyli tutaj 0 nie wraca, czyli wszędzie dziewiątki i wtedy mamy ładnie 9 do czwartej, bo po wymnożeniu przez 4 dziewiątek przez siebie, tak? I potem przez 1 otrzymujemy dalej 4 dziewiątki wymnożone przez siebie. No idziemy sobie dalej. Mamy teraz tak, trzycyfrowa bez zera, czyli taka sama sytuacja z tymi dziewiątkami będzie jak wyżej była, tak? I liczby się nie powtarzają, czyli już mamy inny warunek. Czyli jeżeli raz użyliśmy, to nie możemy użyć drugi raz. Czyli co? Trzycyfrowa. Raz, dwa i trzy. No i teraz tak, pierwszy tutaj może stać cyfra od 1 do 9, tak? Wszystkich liczb było 10, ale już zadanie mamy, że bez zera, czyli będzie 9, tak? I teraz tak, 0 nie wraca, czyli dalej by tu stało 9 i 9, ale liczby się nie mogą powtarzać, czyli to, co tu użyliśmy, nie możemy tutaj użyć, a że tutaj było 9 możliwych cyfr, jedną już użyliśmy, to tutaj będzie 8, a tutaj nie możemy użyć tej i tej, 0 nie wracało, tak? Czyli tutaj by było 9 i 9, tu użyliśmy jednej, tu nie możemy użyć, ale tu używamy już dwóch, to tutaj tych dwóch nie możemy użyć, czyli tu zostaje 7, tak? I też to wymnażamy, ileś tam powstaje, tak? No to idziemy dalej. Sześciocyfrowa wykorzystująca wszystkie cyfry z liczby 2, 4, 5, jakieś tam 250, no palicho, tak? Jaka tam liczba jest? Sześciocyfrowa. Zaczynamy od tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, mamy sześć cyfr. I mamy tutaj wykorzystująca wszystkie cyfry. Co to oznacza? Że trzeba wykorzystać dwójkę, czwórkę, piątkę, siódemkę, szóstkę i ósemkę. Czyli trzeba wykorzystać sześć cyfr. I one się muszą, każda z nich pojawić. Czyli tutaj możemy wstawić ile cyfr? Jedną z tych sześciu. Potem, tak? Wykorzystaliśmy dwójkę. To zostaje ile? Jedna z pięciu. Wykorzystaliśmy dwa i cztery. Zostaje jedna z czterech. Potem jedna z trzech, jedna z dwóch i ostatnia bidulka na końcu została. I teraz jeżeli mamy mnożenie od 6 przez 5, 4, 3, 2, 1, tak? Czyli w dół przez kolejne liczby naturalne do 1, albo od 1 do jakiejś liczby, to będzie coś takiego jak wartość, tak, liczba i wykrzyknik, czyli jest to tak zwana silnia. Czyli silnia jest to mnożenie przez kolejne liczby naturalne od 1 do danej liczby w silni, albo od liczby w silni w dół przez kolejne liczby naturalne do 1. I teraz tu tak, taka ciekawostka w podpunkcie 11. Są dwucyfrową podzielną przez. To zadanie się może się aż tak nie kierujcie, ale to może być wskazówka, jak można sobie ułatwić zadanie na maturze. Takie może być ABCD i tam w tym roku może być coś takiego. Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych na przykład przez 4? Albo rzucą na przykład taką liczbę jak 8. Albo na przykład 25. Albo na przykład 150. Nie, może nie, 150 to nie.
Ale na przykład wiecie, oto, tak, 10, 2, jakieś tam ładne liczby, przez którą wiemy, że się tak zazwyczaj ładnie się podzielą te liczby. Tak, teraz taka ciekawostka, jak to policzyć? Cicho. Słuchajcie, najpierw wyznaczamy sobie, ile jest liczb w ogóle dwucyfrowych, czyli co? Mamy tak, dwie łódeczki. Tworzymy liczbę. Na początku może stać cyfra, ilość cyfr 9, bo bez zera. Cyfr jest 10, bez zera. Prawie czego tego nie wiecie. Potem mamy, ile możliwych cyfr, 0 wraca. Jest 10. Mamy ile wszystkich możliwych cyfr dwucyfrowych, jest 90. Mamy wszystkie. I teraz mamy sprawdzić, ile z nich jest podzielne przez 4. To teraz jak to zrobić? Po prostu to, co wyszło, dzielimy przez 4. Teraz tutaj mamy co? Skracanie. 45 na 4. No na 2, tak, przepraszam, na 2, tak, skracamy na 2. To nic nie będzie. To się równa 22,5. Jak liczba z połówkami wychodzi, wykorzystujemy prawa działań na zaokrąglenia. I teraz co? Jak mamy piątkę na końcu, to cyfra idzie w górę. Czyli co? Dajemy tutaj tą cyfrę w górę. 20. I mamy liczbę. 24 podzielone przez 4. Dobra, to teraz przez 5, tak samo. Najpierw ile jest wszystkich dwucyfrowych? 90. Potem co? Dzielimy to przez to, co mamy się dzielić. I mamy co? Mamy 18. I cyk. Dlaczego tutaj nic nie było? I teraz mamy trzycyfrowe bez zera i liczby się nie powtarzają. Mamy trzy łódeczki, bo trzy cyfry mamy, liczbę trzycyfrową mamy stworzyć. Na pierwszym miejscu mamy wstawić cyfrę inną niż zero, bo pamiętamy, że na początku w cyfrze nie może stać zero. Cyfr jest 10, bez zera to będzie 9. Cyframi przypominam, że są 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jest ich 10, a bez zera na początku w liczbie nie będzie zera, czyli będzie ich 9. I teraz ważna rzecz. W cyfrze nie może być zera, czyli zero tutaj nie wraca, czyli tutaj by było też 9, ale liczby się nie mogą powtarzać, czyli tutaj musi być 8, bo już jedną z tych 9 użyliśmy tutaj. A na tym drugim, na tym kolejnym miejscu będzie o jedno mniej. Dlaczego? Bo już użyliśmy tu jedną i tu jedną, czyli było 9 tutaj, 8 tutaj, to tutaj będzie 7, tak? I teraz wynik tego, tak, możemy sobie obliczyć, ale mi naprawdę nie o to chodzi, żeby to wyliczać tutaj, tylko żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi. Co na łódkach wsadzamy, a co jej określamy jako łódki. Dobra, idziemy sobie dalej. Mamy sześciocyfrowe wykorzystujące wszystkie cyfry z liczby 2, 4, 5, 7, 6 i 8. Tu mamy co? Sześciocyfrową liczbę. Tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jak mamy wykorzystać wszystkie cyfry z danej liczby, to jest coś takiego jak wariacja bez powtórzeń. Czyli co? Jak użyjemy jedną liczbę, to jej drugi raz już nie wykorzystujemy, chyba żeby się powtórzyła, ale tu już widzimy, że są różne, to żadna cyfra się nie powtórzy. Czyli co? Tutaj mamy ile możliwych cyfr do wyboru? Pamiętamy, że musimy użyć wszystkie. Tu ile jest cyfr? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli jedną z ilu cyfr? Jedną z 6. Potem tą jedną używamy, to zostaje 5. Potem używaliśmy te dwie, zostaje 4 i tak dalej, i tak dalej. 3, 2, 1. Jeżeli będziemy mnożyć przez kolejne liczby naturalne, od jakiejś liczby w dół do 1, albo od 1 do jakiejś liczby, powstanie coś takiego jak silnia. Ta silnia to jest po prostu mnożenie przez kolejne liczby naturalne, zaczynając od 1 do danej liczby, przez 1, 2, 3, 4, ileś tam, tak po kolei, przez każdą naturalną, albo od danej liczby do 1, tak, w dół, tak, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tak jak w tym przypadku. I teraz jest w podpunkcie 11 taka ciekawostka. To może się przytrafić, albo nie musi, to może być podpowiedzią na maturze. Teraz uwaga. Zmieszczyć tak. Jak będą chcieli dwucyfrowe podzielne przez ileś. To jest na to metoda. Ale cii, wy nic nie wiecie. Dobra, no to co? Dwucyfrowe. Liczymy ile ich jest. Udeczki. Na pierwszym miejscu ile cyfr? 9. Podłożymy liczbę. Na drugim miejscu wraca 0. Czyli 10. Razem mamy 90. To będzie tutaj to samo. Tworzymy ile ich jest. I teraz jest łatwy sposób na to, żeby sprawdzić ile jest podzielnych przez coś. Wystarczy to podzielić przez to, co mamy dzielić. I będziemy mieli ile ich jest. 90 na 3. To jest 30. Kombinatoryką, często możemy się spotkać z zadaniem typu, na ile sposobów można ustawić. I na przykład kto, kogoś w kolejce, u ludzi w kolejce, jakichś chłopaków, dziewczyny, tak, bracia, siostry, rodzinę, coś tam, przyjaciół, coś tam, albo zadania z kinami, tak, na miejsca w kinach. To się ze sobą wiąże, to jest praktycznie to samo, tak. Czyli teraz tak, jak ustawiamy ludzi w kolejce, to jest coś takiego w kombinatoryce, co nam pomaga ustalić, ile będzie tych kombinacji ich ustawień, a mianowicie są to tak zwane łódeczki. Ilość łódek w zadaniu właśnie z kolejkami i osobami w kolejce będzie zawsze, jak mamy osoby w zadaniu, równa osobom, ilości osób, a mianowicie ilość łódek oznacza to, co się rusza. Tak samo jak kulki do szuflady, to kulki będą łódkami, a szuflady będą to, co będzie na łódkach. Tak samo jak mamy rzuty kostką, tak? To ilość kostek to będzie łódka, a szóstki, czyli ilość ścianek, to będzie na łódce, tak? Tak samo jak mamy monety, to ilość monet to będą łódki, a to, co na łódce, to będzie właśnie naszą liczbą właśnie, tak? Tą dwójeczką, bo monety mają orła i reszkę dwie, tak? No to teraz co? Mamy ilość osób w kolejce. No to ile mamy osób w kolejce? Mamy w kolejce 9 osób. No to liczymy sobie. Jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta. No i teraz pytanie. One mają takie, tak, nalepki na ziemi położone, tak? No i tam mamy miejsce, tak? Miejsce pierwsze, miejsce drugie, miejsce trzecie, miejsce czwarte, miejsce piąte. Dobra, no i teraz tak.
wyobraźmy sobie, że jesteśmy w wojsku, tak? 9 osób stoi obok siebie w szeregu, albo na WF-ie, tak. I teraz tak, szereg grupy jakiś tam, nie wiem, kto tam jest, kapral, nauczyciel, czy tam to, no obojętny, tak? No, mówi, wyjdź pierwsza osoba, tak? No to ta pierwsza osoba wchodzi, tak? Tak, i ma do wyboru, które miejsce chcesz zająć w twojej kolejce. Dobra, ta pierwsza osoba jest tu, wybiera sobie. Miejsce pierwsze, drugie, które to by wybrać? Czy mi się chcesz czekać, albo nie? To ile ona ma możliwości? Wszystkie, tak? Miejsc jest tyle. Ile osób? Czyli mam ile? 9. 9 miejsc muszę zająć, tak? Na jednym z 9 miejsc stoi. Dobra, potem ona idzie, staje i potem mamy 8 takich, tak, lepek na ziemi, tak? Albo czegoś tam, tak? No to mamy co? To kolejna wychodzi. To ile ona ma już miejsc? Było 9 nalepek, to ma do wyboru 8 nalepek. Dobra, czyli tak. Potem tak wyobrażamy sobie, że wszyscy to żabki, do sklepu weszli, nie chcę reklamować, nic tak. No to tak, nalepki są na ziemi, tak, no to dobra, no to tak. Pierwsza zajęła w kolejce, druga zajęła w kolejce, no to ta trzecia ma ile miejsc tych do dostania? Tak, mam do dyspozycji 7 miejsc dostania. Dobra, bo nie możesz zająć tych, co na które stoją, no to tak hello, nie wejdzie na głowę komuś, tak? No chyba, że jest Supermanem czy tam kimś, dobra, palicho. Dobra, no to idziemy sobie dalej, tak, wychodzi kolejna. To ta szósta, tak, ta czwarta osoba, ile ma miejsc do możliwości? Zostało jej 6 miejsc. Potem kolejna ma 5, 4, 3, 2, 1. Widzimy, jak ustawiamy w kolejce, będzie to ciąg malejący. Tak, czyli pierwsza osoba ma najwięcej miejsc do wyboru, potem już kolejne mają mniej, tak? Aż do tego ostatniego nieszczęśnika, który ma tam niezależne od ciebie miejsce, tak? I teraz tutaj, jeżeli będziemy to sobie mnożyć i wyjdzie nam mnożenie od jakiejś liczby kolejno w dół do 1, albo od 1 kolejno w dół przez naturalne do naszej liczby jakiejś, to będzie coś takiego jak liczba z wykrzyknikiem na końcu, czyli tak zwana silnia. Silnia to jest właśnie mnożenie liczb naturalnych przez siebie, począwszy od 1, przez 2, przez 3 i tak dalej, przez kolejne liczby naturalne, żadnej nie pomijając, aż do tej liczby określonej jako silnia, albo w górę, albo od tej liczby określonej w silni w dół do 1, nie pomijając żadnej liczby naturalnej, tak? No, to teraz mamy coś takiego. W pierwszym zadaniu mieliśmy ilość 9 osób, tak? Nie mieliśmy żadnych warunków, tak? No, a już w drugim warunku są. Mamy 4 dziewczyny i 5 chłopaków, tak? Mamy jakby dwie grupki, ale połączcie w całość. A całością to będzie ta ilość łódek tych wszystkich. Bo ilość wszystkich osób w tej grupie to jest ile? To jest 9. No to będzie 9 łódek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Bo jest 9 w sumie osób, tak? Ilość wszystkich osób w danym zadaniu to jest ilość zawsze łódek. Bo ilość łódek oznacza to, co się przemieszcza. Nalepki stoją na ziemi, ale ludki sobie zmieniają te miejsca. Idą. Tak. No to teraz co? No to teraz mamy tak. 4 dziewczyny i 5 chłopaków. Dobra. To osobno będzie taka grupka dziewczyn, tak? Czyli co? Będą 4 dziewczyny. Czyli pierwsza z dziewczyn będzie miała ile miejsc do wyboru? Tak? 4, 3, 2, 1. A chłopaki? 5, 4, 3, 2, 1. No to teraz tak. Dziewczyny stoją na początku. Jak dziewczyny stoją na początku, to tutaj będzie tak. 4, 3, 2, 1. A potem będzie 5, 4, 3, 2, 1 w chłopakach, tak? No to teraz co tu jest? Jak mnożymy od 4 w dół, tak, to jest to samo co 4 silnia. I potem mnożymy razy od 5 w dół do 1 razy 5 silnia. Dobra, to sobie już mamy uproszczony zapis, tak? I taki zapis już może być na kursu maturalnym w ABCD, tak? Umieć też takie rzeczy zrobić. I teraz mamy 3 dziewczyny i 6 chłopaków, ale dziewczyny stoją na końcu, tak? Osób jest ile? 3 plus 6, czyli 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziewczyny stoją na końcu, czyli co? Dziewczyny są 3. One muszą stać w kolejce, czyli będzie co? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak? I potem 6 chłopaków, tak? Czyli na początku staje 1 z 6, potem 1 z 5, 1 z 4, 1 z 3, 1 z 2 i 1 ten nieszczęśnik, któremu miejsce będzie konkretnie przydzielone. Czyli teraz co tu mamy? Od 6 do 1 mamy tutaj kolejno, czyli to jest 6 silnia, razy 3 do 1, tak? Czyli też będzie 3 do silnia. Oczywiście to wszystko można sobie zamienić, to 4 silnia można spisać. Tutaj będzie 4 silnia razy 4 silnia razy 5. Widzimy, taki zapis też może się pojawić, tak? Rozwalone te 5 silnia, żeby było to samo co tutaj i to jeszcze można zapisać jako 2 razy 4 silnia razy 5. A tutaj można sobie z tej 6 silnia zrobić 3 silnia razy 4 razy 5 razy 6, czyli dowalone ta silnia do naszej 6 silnia razy 3 silnia i to może być zapis 2 razy 3 silnia razy 4 razy 5 razy 6. Taki dziwny zapis. Już wątpię, że on się pojawi, ale fajnie to też te przemiany znać. Dobra, to idziemy teraz tak. 5 przyjaciół wybrało się do kina. Mają 5 miejsc do wyboru. Na ile sposobów mogą usiąść? Jest 5 osób. No to cyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Praktycznie treść samego zadania nie ma znaczenia aż tak, dopóki... Co to tu robi? Tak. Tej samego zadania nie ma znaczenia aż takiego do ilości łapek, jak ta ilość ludzi, tak? Wyłapujemy to, jest 5 osób, to 5 łódek. I dopiero potem, jak ustalimy te łódki, przyporządkowujemy to właśnie liczby do odpowiednich łódek, tak? I teraz co? Na 5 miejscach. No to co? Siadają. I miejsce jest. Czerwone, niebieskie, zielone i tam jakieś tam któreś tam. Tak? To tak jak sam, to tak jakby było 5 osób w szeregu, tak? Jedna wychodzi, ile ma miejsc do wyboru? Pierwsza ma miejsce do wyboru, ona siada, to następna może wybrać 4, potem ona siada, zajmuje, tak? Tu tam ma 3 do wyboru, tam ma 2 do wyboru i tam ma 1. I spójrzmy, jest od 5 do 1. Jak jest 5 do 1, tak? Wymnożone kolejno przez siebie, to jest inaczej 5 silnia, tak? To... A 5 silnie można sobie wyliczyć, bo to będzie tak. 2 razy 3, 6 razy 4 to jest 24 razy 5, 120, tak? To jest ładna liczba do policzenia, koniec.